Szanowni Państwo, serdecznie witam Państwa na 50. sesji Rady Gminy. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Serdecznie witam Panie i Panów Sołtysów. Państwa Dyrektorów Szkół. Serdecznie witam zaproszonych gości. W osobach Pan Sieracki, Powiatowy Urząd Pracy oraz Radny Powiatowy Pan Siwek. Serdecznie witam. Na wstępie chciałbym złożyć serdeczne życzenia sołtysom, którzy niedawno obchodzili święto swoje. Serdecznie Wam wszystkiego najlepszego życzę, niełatwiej Waszej pracy. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na 15 radnych jest obecnych 12. Jest to wystarczająca ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, że został wyłożony protokół z ostatnich sesji, czyli z 48. i 49. sesji Rady Gminy Białogard. Czy jakieś uwagi były do tych protokołów? Czy mają Państwo jakieś uwagi? Jeżeli nie, proponuję poddać pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołów? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, protokoły zostały przyjęte. I proszę Państwa, przyjęcie porządku obrad. Porządek jest następujący. Pierwszy punkt już był. Tak, ale przeczytam najpierw ten porządek. Informacje wójta gminy z działalności między sesjami oraz wykonania uchwały Rady Gminy. Interpelacje i zapytania radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach. Zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Białogard na lata 2018-34. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018. Uchwalenie na 2018 rok planu wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Białogard oraz zasad usytuowania na terenie gminy Białogard miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Białogard na rok 2018. Fundusz sołecki na rok budżetowy 2019. Przyjęcie sprawozdania z działalności stałych komisji. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski, zapytania, informacje i zamknięcie sesji. Proszę Państwa, ja jeszcze na początek nie przypomniałem, przypominam wszystkim obecnym tutaj, że sesje Rady Gminy są nagrywane, rejestrowane kamerą audiowizualną i transmitowane w ogólnodostępnych środkach przekazu. Tak jest mój obowiązek przypomnienia tego. I projekt uchwał do wycofania i do wprowadzenia, ponieważ pewne zmiany w porządku obrad będą. To ja w takim razie, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam prośbę o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Białogard, ponieważ nie mamy jeszcze pełnych informacji tutaj od Państwa sołtysów, więc chcielibyśmy to przełożyć na następną sesję. Bardzo proszę o wycofanie tej uchwały i prosiłbym o wprowadzenie trzech kolejnych uchwał. Pierwszą uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Piotra Jasińskiego na działalność wójta gminy Białogard. Drugą uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania lokalnego programu rewitalizacji gminy Białogard na lata 2018-2023. Oraz trzecią uchwałę w sprawie wydania czasopisma samorządowego pod nazwą Wieści z gminy Białogard. Bardzo proszę Szanowną Radę o wprowadzenie tych trzech uchwał i wycofanie tej jednej uchwały z porządku obrad. Punkt wycofanie. Maksymalne zezwoleń. Tak. E wycofanie. Czasopisma.
Czasopismo będzie... W takim razie tutaj mówię, ten punkt E, czyli maksymalna liczba, proszę o wykreślenie z porządku obrad, jeżeli Szanowna Rada się godzi, i wprowadzenie tych trzech uchwał. Dalej, pod Sołeckim, czasopismo Wiecha. Aha, czasopismo K. Czasopismo K. Rewitalizacja może być na E. I E, dobrze. Rewitalizacja i skarga. I skarga na końcu, tak? Czyli po H, czyli H, I, tak? I F. Skarga. Dobrze. Czy uwagi do proponowanych zmian są? Proponuję poddać pod głosowanie ze zmianami porządek obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami? Proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu. Informacja wójta gminy z działalności między sesjami. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, w okresie od 23 lutego do 29 marca 2018 roku przygotowane zostały projekty 10 uchwał, które będą obradowane na dzisiejszej sesji, oraz wydałem 10 zarządzeń. Poprzedni okres międzysesyjny to była kontynuacja zebrań OSP na terenie gminy naszej. To były zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Podsumowaliśmy poprzedni rok. Ja uczestniczyłem w dwóch jeszcze zebraniach w Pomianowie i w Kościernicy. 5 marca mieliśmy spotkanie z sołtysami, omawialiśmy sprawy bieżące, omawialiśmy również dożynki i inne sprawy, które sołtysi tutaj proponowali na posiedzeniu. Proszę Państwa, jesteśmy już na etapie realizacji projektu Czarnowęsy i tak Państwu chciałbym powiedzieć, że już podpisaliśmy pierwszą umowę z firmą Puls Art na wyposażenie sali tradycji rybackich, bo tak się będzie oficjalnie nazywała ta sala. Jesteśmy również po kolejnych przetargach i powiem Państwu tak kwotowo, remont pomieszczeń firma wygrała, która oferowała najniższą stawkę, czyli ponad 73 tysiące złotych. Kolejna część to była budowa ścieżki edukacyjnej, również została w przetargu wyłoniona firma, która zaoferowała ponad 28 tysięcy złotych. Jeszcze zostaje nam ostatni przetarg na doposażenie i praktycznie przystępujemy do pracy. Proszę Państwa, ostatni okres to też również były spotkania z okazji Dnia Kobiet. Ja miałem przyjemność być zaproszony i uczestniczyć. Wszystkim oczywiście paniom jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję za te spotkania, które panie przede wszystkim organizowały sobie i ich było naprawdę bardzo dużo. Ja we wszystkich nie mogę uczestniczyć, ale uczestniczyłem między innymi w Kościernicy, Podwilczu, Redlinie, Rościnie oraz oczywiście organizowanym przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Białogard Liderka tutaj w sali konferencyjnej. Za wszystkie te spotkania bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ jest to integracja naszych mieszkańców, wymiana poglądów i bardzo przyjemnie można było spędzić ten czas. Proszę Państwa, mieliśmy również spotkanie w ZIT-ie w Koszalinie w Urzędzie Miejskim. Czekamy na nową edycję programu i będziemy chcieli składać wnioski. Zobaczymy jeszcze na co będą te wnioski, możliwość. Albo na drogi oczywiście, albo na ścieżki rowerowe. I taki wniosek przygotowujemy się do złożenia. Uczestniczyłem w Świdwinie również w spotkaniu dotyczącym opracowania dokumentacji do projektu tak zwanego kolejowego, czyli będzie remontowana ta trasa Koszalin-Szczecin i my tam też również przystępujemy do tego projektu, bo właściwie swoje uwagi mogliśmy wnieść. Będzie podniesiona prędkość pociągów, które będą przyjeżdżały. Nie wiem, czy uda się, bo rozmawialiśmy o dwutorowości, żeby zwiększyć przepustowość, ale to zobaczymy, jakie będą rozwiązania. Jest to pierwszy etap, realizacja dopiero będzie w kolejnych tam latach przebiegała. Odbył się również turniej wiedzy pożarniczej w Stanominie. Wszystkim laureatom bardzo serdecznie gratuluję. Był to etap już powiatowy. Z naszej gminy jeden chłopak się dostał, któremu również gratuluję. 20 marca odbyło się wspólne posiedzenie komisji, w którym uczestniczyłem. Również, proszę Państwa, odbyły się zebrania w związku z tą nową uchwałą, którą mamy podjąć odnośnie miejsc na spożywanie alkoholu.
Nie wszystkie sołectwa jeszcze zdążyły odbyć takie spotkania, ale ja w części sołectw uczestniczyłem i tak uczestniczyłem w Redlinie, Białgorzynie, Żelimusze i w Pomianowie. Omawiamy również inne sprawy bieżące i myślę, że te zebrania są budujące i wiele informacji można i przekazać mieszkańcom i od mieszkańców się również dowiedzieć. Również przyłączam się do życzeń dla sołtysów. Mieliśmy Dzień Sołtysa, Powiatowy Dzień Sołtysa w Karlinie. Wszystkim sołtysom jeszcze raz składam najserdeczniejsze życzenia. A ci, co uczestniczyli w spotkaniu, również myślę, że są podbudowani swoją pracą i efektami, które osiągają. 24 marca odbyło się śniadanie wielkanocne, organizowane jak co roku przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Biełgard Liderka, za co wszystkim paniom organizatorkom, jak i całemu stowarzyszeniu bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, uczestniczyłem w spotkaniu również organizowanym w Karlinie z ministrem Szafernakerem oraz posłem Stanisławem Strzałkowskim i rozmawialiśmy. Ja tam poruszałem przede wszystkim dwie kwestie. Pierwszą kwestię to przejęcie działki w Rościnie, ponieważ chcemy od KOWR-u, ponieważ chcemy tam realizować projekt na przystań kajakową. Są to trzy przystanie, które mają być wybudowane na terenie gminy Białogard. To jest Byszyno, Białgorzyno i planujemy również Rościno. Realizowany projekt będzie poprzez dorzecze Parsent. I proszę Państwa, odbyło się również nadzwyczajne zgromadzenie wspólników regionalnych w wodociągach i kanalizacji, ponieważ wodociągi miały obowiązek do 12 tego miesiąca przekazać do Wód Polskich proponowane stawki na kolejne 3 lata. No niestety ubolewam, ponieważ wodociągi nie poinformowały wcześniej samorządów, nie uzgadniały, jakie to będą proponowane stawki, a planują podwyżki nam kolejne. No my będziemy oczywiście interweniowali. Ta uchwała, która była podjęta na wspólnym zgromadzeniu wspólników większością głosów odnośnie kosztów ogólnozakładowych nie została ujęta, więc no my się z tym oczywiście nie zgadzamy i będziemy dalej interweniować, żeby ta cena nie była coraz wyższa, tylko coraz niższa. Udało nam się już obniżyć tę cenę dosyć dużo, ale dalej pracujemy, żeby ta cena była jeszcze niższa. Proszę Państwa, tak jeszcze może dwa słowa, ponieważ spotykając się na różnego rodzaju zebraniach i spotkaniach z Państwem, tutaj z mieszkańcami naszej gminy, no myślę, że takie dwa najważniejsze problemy w naszej gminie, które są, to jest cena wody i ścieków, oczywiście, o której mówiłem, i drogi niestety, proszę Państwa, ponieważ te drogi mamy fatalny stan ich. Mamy ponad 270 km dróg gminnych na terenie naszej gminy. Są to w większości drogi nieutwardzone o nawierzchni szutrowej, które przy niesprzyjającej aurze, jaki był tamten rok, niestety cały czas są niszczone i wymagają non-stop remontów. Ja chciałbym Państwu powiedzieć tak, co poczyniliśmy w dwóch słowach do tej pory, jakie są nasze plany na dalszy okres, ponieważ ja uważam, że no, gmina niestety nie pozyskiwała tych środków zewnętrznych na remonty kapitalne dróg, bądź to w masie asfaltowej, bądź to w płytach, tylko były łatane po prostu te dziury od lat i to nie ma żadnego efektu na dłuższą metę. Ja przyjmuję inny styl działania i uważam, że należy pozyskiwać środki zewnętrzne z dofinansowaniem i kolejne drogi z dofinansowania remontować, chociażby na zasadzie położenia płyt i one już będą na lata. I tak, proszę Państwa, w tamtym roku, jeszcze będąc w programie naprawczym, ale wiedzieliśmy, że już kończy się ten okres postępowania programu naprawczego, przystąpiliśmy do programu tak zwanych schetynówek. Jak Państwo wiecie, napisaliśmy o dwie drogi, droga w Nasotowej, droga w Pomianowie, obydwie drogi, krótkie odcinki, co prawda asfaltowe. I proszę Państwa, otrzymaliśmy to dofinansowanie. W tej chwili jesteśmy już po trzecim przetargu, bo wcześniej nie mogliśmy wyłonić wykonawcy, ale teraz w tej chwili wykonawca się znalazł, został wyłoniony w drodze przetargu i będziemy je po tej sesji podpisywać umowę, ponieważ kwota z przetargu troszeczkę jest wyższa od tej, którą mieliśmy zaplanowane. I dzisiaj na sesji mam nadzieję, że radni przychylą się do naszej propozycji, ażeby zwiększyć w tym paragrafie środki. I myślę, że w najbliższym tygodniu czy dwóch podpiszę umowę z wykonawcą. Te dwie drogi będą realizowane. Również zjazd w Buczku, jak Państwo wiecie, bo to było w jednym zadaniu. I tak mogę Państwu powiedzieć, jakie kwoty zostały wyłonione z przetargu. To już troszeczkę wyprzedzając temat, bo przy zmianach w budżecie to będzie istotne. I tak, proszę Państwa, na część A, czyli remont drogi, część pierwszą, tak, remont drogi w Pomianowie, wygrała firma i będzie ona wyremontowana za 259 tysięcy z haczykiem. Druga część,
czyli na Sutowo 132 tysiące i zjazd w Buczku 30 ponad 5 tysięcy złotych. Troszeczkę to przewyższa nasze plany, ale z dofinansowaniem, te dwie drogi będą wykonane z dofinansowaniem 50%, czyli około 150 tysięcy złotych dostaniemy zwrotu na te drogi. Proszę Państwa, też chciałem powiedzieć, co dalej planujemy, ponieważ chcemy pozyskiwać kolejne środki. Jak Państwo wiecie, w tej chwili został uruchomiony program rządowy. 1 300 000 złotych zostało przekazane dla samorządów na drogi lokalne. Każdy samorząd może złożyć jeden wniosek do 5 milionów złotych. Ja uważam, że takie duże wnioski na pewno nie będą miały szansy przejścia. My będziemy, proszę Państwa, na pewno składali wniosek i myślę, że pierwszą drogą, która będzie jedna z najdroższych dróg, będzie to droga w Buczku. To jest ta żużlówka w lewo koło figurki skręcając, to jest niecałe 2 kilometry. Mamy wstępny kosztorys już, to będziemy chcieli zrobić ją w technologii płyt. Jest to około miliona, ponad milion złotych będzie ona kosztowała. Tam z tego nowego programu jest dofinansowanie 80%. Tam jest wskaźnik oczywiście zamożności naszej gminy, nie jest zamożna, więc mamy ten najwyższy wskaźnik 80% i taki wniosek będziemy składali, on jest do 15 kwietnia, teraz należy go złożyć i ten wniosek złożymy. Mamy opracowane również 4 kolejne drogi, właściwie są w trakcie opracowywania przez projektanta. Oprócz tej drogi w Buczku planujemy kolejną drogę, to jest Żelimucha Kościernica, to jest do tej plantacji, tam też odcinek ponad 1,5 kilometra. Kolejną, trzecią drogą jest droga w Trzebielach. Też dokumentacja projektowa jest w tej chwili opracowywana. Droga w Lulewiczkach, tak jak na ostatniej sesji Państwu mówiłem, zwiększenie środki na opracowanie tych dróg i droga w Lulewiczkach również jest projektowana. I kolejna droga to droga w Stanominie. Krótki odcinek między blokami. I taki jest nasz plan. Jak będziemy mieli opracowanie projektowe tych wszystkich dróg, będą kolejne nabory wniosków, będziemy składali. Na pewno drogi, które będą przychodziły w ramach tych wniosków, będziemy remontowali. Dziękuję bardzo. To tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. To dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś uwagi, pytania? Jeszcze raz pytam. No. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu programu. Interpelacja i zapytania radnych. Ponieważ mamy gości tutaj z powiatu, proponuję oddać gościom głos. Proszę bardzo. W tym punkcie. Otóż, Szanowni Państwo, postaram się możliwie najkrócej, żeby nie zabierać cennego czasu. Moje nazwisko Andrzej Siwek, jestem radnym Rady Powiatu w Białogardzie. Tak się złożyło, że jestem również delegatem, żeby było ciekawiej, do Rady Miejskiej, do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. I o tym też chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć, ale nie o sobie jako delegacie, tylko o stowarzyszeniu. To, co się wydarzyło, albo może co się dzieje wokół stowarzyszenia, to Państwo na pewno macie wszyscy wiedzę. Temat, że tak powiem, dość nośny. Prasa nie tylko, powiedzmy, lokalna, ale to, co się dzieje w stowarzyszeniu, z tym troszeczkę gorzej już, bo my jako delegaci też nie wiemy, co tam się dzieje. Mówimy dlatego, że pan Jacek Smoliński też jako delegat, powiedzmy, Rady Gminy. Otóż, Szanowni Państwo, mam przed sobą protokół. To jest protokół numer 1 z roku 2013. Przepraszam. Z posiedzenia Rady Nadzorczej Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego Inwestpark spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 20.03.2013. Ja czytam dosłownie tak, jak pisze. Nie będę czytał całego, bo to też i dużo nie ma, ale przeczytam tylko fragment, który moim zdaniem jest dość ciekawy i myślę, że Państwa też zainteresuje. To jest oczywiście porządek i dalej. W dalszej części prezes przedstawił materiały promocyjne, jakie w ostatnim czasie wykonała spółka. Oferta, jaką w tej chwili przedstawia spółka, została zbudowana 2 lata temu przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, ale już jako Białogardzki Park Inwestycyjny Inwestpark. W materiałach promocyjnych znajduje się oferta inwestycyjna, a także oferta inkubatora technologicznego oraz bank kadr. Pan Andrzej Nowak, członek Rady Nadzorczej.
zapytał, dlaczego w materiałach promocyjnych znajduje się oferta stowarzyszenia, znak zapytania. Prezes odpowiedział, że do tej pory wiele kosztów związanych z promocją oferty Inwestparku pokrywało stowarzyszenie. Poza tym część kosztów osobowych związanych z działaniami promocyjnymi spółki leżą w dużej mierze po stronie stowarzyszenia. Oferta inwestycyjna, jak również oferta inkubatora technologicznego tworzyły do tej pory jedną kompleksową ofertę dla inwestora i naszym zdaniem powinno tak pozostać. Pan Roman Witaszek, radca prawny, również obsługujący powiat, członek Rady Nadzorczej, żeby było jasne. Pan Roman Witaszek zwrócił się z pytaniem, czy nie lepiej zlikwidować stowarzyszenie i wszystko wprowadzić do spółki. Prezes zwrócił się z pytaniem do pozostałych członków Rady Nadzorczej, czy jest z ich strony akceptacja dla tego typu działań w nawiasie modelu. Pozostali członkowie zgodzili się z propozycją pana Romana Witaszka. Wobec powyższego pan Robert Madejski stwierdził, że należy przeanalizować tą kwestię pod względem prawnym, finansowym, następnie przedstawić właścicielowi spółki oraz członkom stowarzyszenia. Szanowni Państwo, to jest to, o czym ja mówiłem, nie mając dostępu do żadnego do dokumentów. Jestem członkiem, jestem delegatem i członkiem walnego zgromadzenia. To, o czym mówiłem wcześniej. Pieniądze ze stowarzyszenia były wyprowadzane do Inwestparku. Dzieje się to tak do dnia dzisiejszego. Moim skromnym zdaniem, może się mylę, nie muszę mieć racji, ale moim zdaniem, Państwo siedzący tutaj jako radni, radni poprzedniej kadencji, radni gminy, miasta, powiatu byli oszukiwani. Dlaczego? Dlatego, że przedstawiano radnym, że pieniądze, które są zapisane w budżecie, rada, przepraszam za takie określenie, podnosiła karnie rączki do góry, przekazując składki na Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. W przypadku miasta i powiatu było to po 200 tysięcy, gmina miała chyba około 100 tysięcy. Wprowadzono radnych, moim zdaniem, w błąd. W kodeksie karnym, Szanowni Państwo, to się nazywa wyłudzenie. Albo oszustwo, jak ktoś woli. 286, artykuł 286. Pozwoliłem sobie i chwilę jeszcze zajmę. Oszustwo jest to sposób działania sprawcy, może on polegać na wprowadzeniu w błąd, czyli wywołaniu mylnego obrazu rzeczywistości, wyzyskaniu błędu pokrzywdzonego, czyli wykorzystaniu tego, że pokrzywdzony jest w błędnym przekonaniu co do pewnych okoliczności. Powtarzam raz jeszcze, radni wszystkich samorządów, gminy, miasta, Białogardu, byli w sposób, że tak powiem, no nie wiem jak to określić, ale może. Po prostu wprowadzeni w błąd, byli oszukiwani, że pieniądze idą na Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. Do tego dorabiano odpowiednią ideologię i wszyscy się z tym godzili. No bo bezrobotni, bo to, bo tamto, bo jeszcze powiedzmy jakieś tam parę epitetów można było do tego dołożyć, jak ja mówię, ideologię można do wszystkiego dorobić. Pieniądze, moim zdaniem, Szanowni Państwo, może się mylę, proszę mnie poprawić, ale pieniądze stowarzyszenia zostały zdefraudowane. Defraudacja, to jest słownik języka polskiego. Przeznaczenie powierzonych publicznych pieniędzy lub majątku na niewłaściwy cel. Tu nie chodzi o korzyści, powiedzmy, osobiste. Do czego zmierzam? Zrobiono ze mnie, z pana Jana Połuboczki, może nie z nazwiska, ale powiedzmy też i z pana siedzącego tutaj wójta, ludzi, którzy, że tak powiem, jak to określił tutaj nie tak dawno pan Jan Budzyński, mieszają, nic nie wnoszą nowego. Wiecie Państwo, ja nie wiem, jak to nazwać, jak to określić. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że pan Jacek Smoliński, wójt gminy Białogard, siedzący na tej sali, jak z nim rozmawialiśmy, zrozumiał i inaczej może, nie to, że zrozumiał, ale przekonaliśmy go, że należy coś zacząć robić, bo te pieniądze wyjdą. Powtarzam raz jeszcze, rok 2013, marzec, panowie już majstrowali, przepraszam za takie określenie, jak wyprowadzić majątek stowarzyszenia. Majątek wasz, jako mieszkańców tej gminy, mieszkańców miasta, mieszkańców powiatu, bo powiat też się dokładał do tego wszystkiego.
Tak to się, szanowni państwo, odbywało. Później zrobiono z tego wielkie, przepraszam za określenie, halo, no bo nie będzie gali kobiet biznesu. Bo 14 tysięcy nie ma. 14 tysięcy gala kosztowała. 400 tysięcy nie wpłynęło. Miasta z powiatu, gmina ma troszkę mniejsze składki. Od roku 2014, bo ja nie mówię o 13, od roku 2014, 14, 15, 16, 17, moim zdaniem, ale powtarzam raz jeszcze, to jest moje zdanie, wyłudzono, w ten sposób to nazwę, 1 800 000 złotych z samorządów, mając cały czas świadomość i przepraszam za takie określenie, majstrując, żeby majątek stowarzyszenia wyprowadzić. Wiecie państwo, ja nie wiem, co państwo z tym zrobicie jako rada. Mieszkańcy mogą to sobie odpowiednio skomentować, zapytać radnych, co mają zamiar z tym zrobić. Zapytajcie siedzącego tutaj, pana Jana Budzyńskiego, delegata, prezesa stowarzyszenia. Ile pieniędzy wyprowadzono ze stowarzyszenia do Inwestparku? Czy państwa jako radnych siedzących tutaj, czy państwa powiedzmy jako gości zaproszonych sołtysi, czy państwo słyszeliście kiedykolwiek tutaj na tej sali, że pieniądze gminy idą do stowarzyszenia i będą powiedzmy wyprowadzane do Inwestparku? Ja tego sobie nie przypominam, a tak dla uzupełnienia, w ubiegłej kadencji byłem w mieście radny. Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek, cokolwiek powiedział na ten temat. Nie, słuchajcie, bo to idzie na stowarzyszenie, bo my tutaj żyły wypruwamy, bo będziemy ratować bezrobotnych. Tak to się, szanowni państwo, odbyło. Wyłudzono z samorządów 1 800 000 złotych przez ostatnie 4 lata. Oszukano wszystkich po kolei, wszystkie samorządy. Nie mówię o siedzących tutaj na dzień dzisiejszy, bo kadencja poprzednia też to samo było. Jeśli mamy takich delegatów jak państwo, to nie wiem, jak to nazwać. Mnie zarzucono jako delegat miasta, mam dbać o tak zwany interes stowarzyszenia. Powiedziałem, że nie. Jako delegat miasta, tak się złożyło, w stowarzyszeniu to ja mam dbać o finanse miasta, żeby pieniądze tak zwane publiczne z podatków płaconych przez wszystkich siedzących bez wyjątku, płacone, żeby te pieniądze przekazywane gdziekolwiek publiczne były wydawane przejrzyście, transparentnie. Każdy ma prawo do informacji. Nawet jak ja to kiedyś powiedziałem, nawet jeśli tam jest mój złamany grosz, to ja mam prawo wiedzieć, co z tym moim złamanym groszem się dzieje. Ja myślę, szanowni państwo radni, nie wiem, nie będę was namawiał i przekonywał, ale myślę to, co powiedziałem wcześniej. Powinniście pana Jana Budzyńskiego, przepraszam za takie określenie, ale wystawić za drzwi, odwołać go natychmiast, bo też brał w tym udział. Też brał w tym udział. Zapytajcie pana Jana Budzyńskiego, prezesa obecnej kadencji, ile było zmian statutu w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych? Czego te zmiany dotyczyły? Czy państwo jako radni siedzący na tej sali mieliście jakąkolwiek informację kiedykolwiek, co tam się dzieje, dlaczego się statut zmienia? Pierwsza rzecz, wydaje mi się, że jeśli był pomysł zmiany statutu, to delegat rady, obojętnie której, nie mówię teraz o gminie, obojętnie której, natychmiast powinien przyjść do rady i powiedzieć, słuchajcie, jest taki pomysł. Nie chcę państwu zabierać więcej czasu, bo rozumiem, że to święta i czas goni, a macie też i państwo jeszcze trochę punktów tutaj. To tak się dzieje w stowarzyszeniu, albo inaczej, wokół stowarzyszenia, bo to, co się dzieje w stowarzyszeniu, to na dzień dzisiejszy nie wiem. Powtórzę to raz jeszcze i dziękuję panu wójtowi, że tak powiem, dał się przekonać do naszych niejako racji, że pomógł nam, żeby zacząć to stowarzyszenie przeglądać. Powtórzę raz jeszcze. Wyprowadzono 1 800 000, oszukując wszystkie samorządy. Bo dla mnie to jest zwykłe oszustwo. Bo jeśli ja przychodzę na sesję i mówię teraz na przykład o sesji budżetowej. Proszę bardzo, macie państwo projekt budżetu. Zapisana składka na Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych.
No to radni jacy są, tacy są, no tutaj, że tak powiem, nie? Ale no, zapisano stowarzyszenie, proszę bardzo, składka idzie, bo będziemy coś tam robić. Na co te pieniądze poszły, kto te pieniądze brał, jakie były koszty osobowe, tego nie wiemy. I tak się to będzie odbywało, szanowni państwo, dopóki delegatami będą ludzie tacy jak pan Jan Budzyński, który bierze w tym udział. Jeszcze jedno, szanowny panie prezesie. Na ostatniej sesji, to co mówiłem wcześniej, pan Budzyński był uprzejmy powiedzieć o dwóch takich, którzy powiedzmy coś tam mieszają, a nie wnoszą nic nowego. Zastanawiałem się, jak odpowiedzieć. A doszedłem do wniosku, że to jest bez sensu. Polemika z kimś, kto nie ma własnych poglądów, tylko powtarza jakieś zasłyszane opinie. I powtórzę raz jeszcze. Niech wam zda sprawozdanie. Jako prezes zarządu może. Ile pieniędzy wyprowadzono ze stowarzyszenia od momentu powołania Inwestparmu? Co państwo z tym robicie? Dziękuję panie przewodniczący za umożliwienie. Być może troszkę emocjonalnie, ale szanowni państwo, no, dotyczy to mnie. Ja wszystko, że tak powiem, mogę sobie wytłumaczyć, tylko nie mogę sobie wytłumaczyć jednego, jak ktoś, przepraszam za takie określenie, ale próbuję mną wycierać podłogę. Bo ja jestem winien. Ja to powiedziałem, powtórzę raz jeszcze. Gala kobiet biznesu. Nikt, powtarzam raz jeszcze, nikt, tak jak kobiety biznesu, nie zna wartości złotego. Dlaczego? Ano dlatego, że prowadzą biznes, bo prowadzą dom, bo wychowują dzieci. Wiedzą, ile trzeba pracować, żeby zarobić złotówkę. A nie bawić się tak, jak panowie sobie zrobili, że tak powiem, prywatny folwark. Krzysztof Bagiński, Tomasz Hynda, Robert Madejski. Prywatny folwark na publicznym majątku, moim państwa. Myślę, że nie wiem, czy to się uda w tej kadencji skończyć, ale myślę, że jeśli się po wyborach to poukłada trochę inaczej, to myślę, że będzie okazja jeszcze to towarzystwo, przepraszam za takie określenie, ale rozliczyć, ale do bólu wtedy już. Dziękuję za informację. Myślę, że Rada przyjmie to jako informację i na najbliższych komisjach rozgryzie temat, bo wyprowadzone pieniądze, ale gdzie? No nie wiemy, musimy to... Kolego Budzyński, ale króciutko bardzo proszę, tak, żeby nie wchodzić w polemikę, bo mamy naprawdę tu trochę ten program. Szanowni państwo, to wystąpienie pana radnego Siwka jak najbardziej ja doceniam i uważam, że no, przyglądać się finansom jak najbardziej, tylko użycie takich słów defraudacja i temu podobne, no troszeczkę zakrawają na poważną rozmowę, a może nawet i decyzję. Jeżeli chodzi o składki na działalność, proszę państwa, te składki idą, czy szły, bo w tym momencie nie mamy tych składek, szły na działalność bieżącą stowarzyszenia. To jest tak podobnie jak w Związku Miast i Gmin do Rzecza Parsenty czy temu innym podobny. Wyliczenie 1 800 000 to możemy sobie wyliczać jak najbardziej, bo to jest też ciekawa literatura, ale jak ja bym policzył, nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję za daleko, ale z moich wyliczeń to koszt przynależności do Związku Miast i Gmin do Rzecza Parsenty, gmina ma 4 miliony złotych, jakby cofnął się 10 lat do tyłu, tak jak to zrobił pan Siwek. I co my z tego mamy? Miała być cena ujednolicona, ale tak jak prosił tu przewodniczący, nie będziemy tego rozwijać, będzie czas na to. Jeżeli chodzi o, no tu były też informacje odnośnie dat, no 2013 to ja nie byłem w tym stowarzyszeniu, także dotyczy to oczywiście innych ludzi, no niektórzy są oczywiście. Proszę państwa, zmiany w statucie, owszem, one były, bo jaki skutek tych zmian był? Ano skutek taki, że no co niektórzy piszą, sterta jest taka, oto, skargi do wojewody i temu podobny. I faktycznie wychodziły jakieś rzeczy niezgodne z prawem. Trzeba było to zmieniać. Zmieniali. Były propozycje zarówno z powiatu, z miasta. No i trzeba było zmieniać. To się zmieniało. Ale to był skutek właśnie tych
powiedzmy, pism słusznych, niesłusznych, bo to różnie jest, to nie można powiedzieć, że coś było w jedną stronę tylko. I tak się dzieje. Moim skromnym zdaniem, proszę Państwa, żeby nie przedłużać, ja osobiście chciałbym mieć te inwestycje na terenie miasta, gminy, przepraszam. To jest konkretny podatek dochodowy, już nie mówiąc o tym, panie radny Siwy, pan jako delegat, jako radny powiatu powinien dbać o to, żeby jak najwięcej tych miejsc pracy było. Ja wiem, że liberałowie chcieliby 7 zł na godzinę i ta tania siła robocza, żeby była w paru rękach tylko. No to róbmy tak. Mnie osobiście, proszę Państwa, naprawdę nie zależy na żadnej machlojce, bo ja mam swoje, że tak powiem, no, utrzymanie. Pracuję tam społecznie, nikt mi za to nie płaci, a tracę 2-3 dni w tygodniu. No nie całe, bo nie przesadzajmy, tak? Bo 2-3 godziny, ale muszę się wyłączyć z tego. I nie robię to na zasadzie takiej, że będę się przylizywał komuś, że ktoś jest taki czy inny. Mnie opcja polityczna nie obchodzi. Ja nie należę do żadnej legalnej bandy politycznej. I tu mam spokojne sumienie, że tak powiem. Trzeba było się postawić, to się postawiłem, obojętnie komu. Czy to będzie pan Siwek, czy to będzie pan Bagiński, czy to będzie pan Hynda. Będę uważał, że jest inaczej. Łapkę podniosę w drugą stronę. To tyle, bo faktycznie byśmy mogli tutaj polemizować z tym. Będzie sprawozdanie ze stowarzyszenia. Będziemy o tym dyskutować. Dziękuję. Jeszcze może pani przewodnicząca. Panie prezesie, w kontekście usłyszanych tu informacji jednak nie przemawia do mnie to wyjaśnienie. Prosiłabym, żeby jednak szczegółowo, ewentualnie nie wiem, uciąć tego typu insynuacje, przekazać radnym informacje i obecnym też sołtysom, jak wygląda faktycznie stan prawny udziału gminy w Stowarzyszeniu Inicjatyw. To znaczy, konkretnie chodzi o to, czy jako członek stowarzyszenia, płatnik składek, mamy udział w majątku Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. Jeżeli de facto te pieniądze są przeznaczane na inny cel, jak rozwój inwestparku, to czy w ślad za tym my również jako gmina Białogard z wpłaconych składek na działalność Stowarzyszenia Inicjatyw, które to zostały przekazane dla inwestparku, mamy tam swój udział w tamtym majątku. I warto byłoby jednak tutaj odnieść się tak konkretnie. Zapis statutowy, gdzie można to znaleźć, gdzie jest to zapisane, czy jest zapisana taka celowość, że środki przekazywane przez samorządy mogły być przekazywane na działalność no, całego tworu, którym jest Inwestpark, bo to nie była wówczas tylko reklama, tylko działania promocyjne. Z tego utworzył się poważna organizacja, tak? I może jednak dopilnowałby pan, żeby te konkretne odpowiedzi na te informacje, które dzisiaj pan radny Siwek nam przekazał, tak? Żeby tak, tak. Może dwa słówka. Dziękuję. Przepraszam. Proszę Państwa, będziemy mieli sprawozdanie z działalności stowarzyszenia, ale dopóki, może inaczej, mamy wspólne posiedzenie komisji przed sesją taką, omówimy to dokładnie i powtarzam jeszcze raz, wszystkie Państwa pytania będą miały odpowiedź. Zaznaczam, że sprawozdanie jest za rok ubiegły, a tu mówimy o 2013 roku, więc prosiłabym... Na 2013 rok są dokumenty... Jest 5 lat. Można będzie do nich, jak to się mówi, zajrzeć, zobaczyć, jak faktycznie to wygląda. Jeżeli chodzi o, czy my się czujemy, że tak powiem, jako członkowie stowarzyszenia, mamy udział w Inwestparku. Tak, mamy udział w Inwestparku, bo jesteśmy właścicielem stowarzyszenia. To stowarzyszenie powołało Inwestpark. Także to jest konsekwencja tego. Ale mówię, na spokojnie. Dobrze, dziękuję. Niech te emocje opadną. Może, proszę Państwa, jeżeli... No nic nie poradzimy na co. Dwóch panów czy czterech nie lubi się i będzie sobie nawzajem robiło pewne rzeczy. No to będzie się szukało na siłę argumentów, żeby coś zrobić nie tak.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze może owocem tam dwa zdania, bo przechodzimy dalej. Szanowni Państwo, macie chyba najlepszy przykład, jakie jest zrozumienie tego, o czym ja powiedziałem. To jest jedno. Do Państwa radnych. Szanowni Państwo, spróbujcie poprzez Biuro Rady, bo myślę, że to się da załatwić, znaleźć uchwałę o przystąpieniu gminy do stowarzyszenia. Powiecie, ja to znalazłem, nie jest to jakaś specjalna trudność. Powiecie, było to tak, że Rada Powiatu przyjęła, albo inaczej podjęła uchwałę o przystąpieniu do stowarzyszenia, przyjmując tą samą uchwałą statut stowarzyszenia. Nie pięć kartek czy cztery, powiedzmy, na których był zapisany statut, tylko statut, treść statutu. I to, co powiedziałem, czy ktokolwiek Państwa informował kiedykolwiek o zmianie statutu? Dla mnie, Szanowni Państwo, może ja mam jakieś staroświeckie poglądy, podjęcie uchwały, przyjęcie statutu, to jest swoistego rodzaju umowa. Zawarliśmy umowę, przystępujemy do stowarzyszenia, mamy takie prawa, takie obowiązki. Koniec, kropka. Stowarzyszenie jednostronnie zerwało umowę, zmieniając statut bez porozumienia z gminą, z radnymi gminy, bo radni przyjmują, nie gmina, przepraszam, radni przyjmują. Podejmują uchwałę, przyjęli statut. I na dzień dzisiejszy znowu Państwo słyszycie. Dwóch, czterech się nie lubi, a to, a tamto, a. I, no i ideologia, bo zwalczamy bezrobocie. Powtórzę raz jeszcze, Szanowni Państwo. To mówiłem na sesji powiatu. Ja nie mam najmniejszego zamiaru, nigdy nie było takiego pomysłu. Ani pan Jan Połuboczko, radny powiatu, ani siedzący tutaj wójt, pan Jacek Smoliński. Nikt nawet pół słowem nigdy nie powiedział, że zlikwidować stowarzyszenie, doprowadzić do jawności tego, co tam się dzieje. Nie może być tak, że na majątku publicznym, wartym miliony złotych, dzisiaj trzech czy czterech panów się zabawia, bo oni zrobią to, oni zrobią tamto, oni tu wyprowadzą, a tu jeszcze coś tam innego. O to chodzi. Nie żadne personalne rozgrywki. Ja powiedziałem, Rada Miejska, przepraszam, no może się chwalę. Na 21 osób 18 było za, żeby mnie delegować do stowarzyszenia. Ja powiedziałem też i na Radzie Miejskiej. Jeśli się Państwo jako radni ze mną nie zgadzacie, no to przecież jest wyjście. Projekt uchwały Siwek zadźwi. Wybierzemy takiego, który pójdzie do stowarzyszenia, podniesie rękę i zagłosuje, żeby dać 300 tysięcy albo pół miliona. A dlaczego nie? No przecież to są publiczne pieniądze, niektórzy mówią, że to są niczyje, tak? Można sobie wydawać na prawo i na lewo. Moim zdaniem, powtórzę to raz jeszcze, Szanowny Panie Prezesie, Radny Janie Budzyński. 1 800 000 złotych wyprowadzono z samorządów, oszukując samorządy. Proszę mnie przekonać, że jest inaczej. A myślę, że na Pańskim miejscu, Szanowny Panie, poszukałbym prawnika sobie i zapytał, jakie obowiązki i jaka odpowiedzialność ciąży na prezesie stowarzyszenia, ja nie mówię o spółce w tym momencie. Dziękuję Państwu. Przepraszam bardzo, ale powtarzam raz jeszcze. Być może emocjonalnie do tego podchodzę, ale to też i dotyczy mnie. Ale korzystając z tego, że już. Wszystkiego dobrego, czego tylko sobie Państwo życzyć. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy dalej. W punkcie jesteśmy interpelacji zapytania. Wpłynęła jedna interpelacja od pana radnego Kazimierza Chodynki z Byszyna. I między innymi tak brzmi. Za pośrednictwem pana wójta zwracam się z prośbą do Nadleśnictwa Białgard o pilny remont odcinka drogi leśnej około 400 metrów. Droga łączy się z drogą wojewódzką 163 w Przegonia. Usytuowana jest wzdłuż działek numer 42/1, 42/2, 43 i 44. Droga nie była remontowana od czasu przejęcia od Nadleśnictwa chyba do gminy Białogard, tak? Do gminy Białogard, bo tu pisze od do. Transport leśny całkowicie zniszczył nawierzchnię. Mieszkańcy mają ogromne kłopoty z użytkowaniem wyżej wymienionego odcinka drogi. W imieniu mieszkańców Przegoni proszę o pilne, pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. I jest załączona mapka, odcinek drogi jest zaznaczony. Przekażemy panu wójtowi do realizacji. Innych interpelacji nie wpłynęło na piśmie. Czy może jest jakaś ustna interpelacja? Proszę.
bardzo. Nie ma. W związku z czym zrobimy małą przerwę, 10 minut i przystąpimy do bloku uchwał, tak? Bardzo proszę. Proszę Państwa, wznawiamy obrady po przerwie i przystąpimy do bloku projektów uchwał, które przed nami są. I pierwszy projekt uchwały, zmiany w budżecie gminy na 2018 rok. Witamy Panią Skarbnik i prosimy o komentarz. Już mówię. Ja może przeczytam tą uchwałę, treść samą. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz zwiększenia i zmniejszenia wydatków zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białogard na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy Białogard z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białogard na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 32 400 273,16 zł. Po stronie wydatków kwotą 34 919 496,16 zł. W tym dotacje na zadania zlecone i powierzone 8 548 288,46 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 2 519 223 zł stanowi deficyt, który zostanie pokryty wolnymi środkami. I teraz tak, w załączniku nr 1 do uchwały w rozdziale 801.95 pozostała działalność w oświacie i wychowaniu na paragrafie 0.97 dodaliśmy 196 zł i 50 groszy. I proszę Państwa, to jest kwota, przepraszam, zaraz, bo już tu się pogubiłam. Proszę, co to jest za kwota, szczerze to zapomniałam. Boże, zapomniałam. Taka mała kwota i sobie nie opisałam. Przepraszam. Przepraszam, zaraz wrócę do tej 196 zł, dobrze. W rozdziale 921.14 pozostałe instytucje kultury otrzymaliśmy środki dofinansowania na 221 377 zł na salę tradycji w Czarnowęsach. Także zwiększyłam budżet o po stronie dochodów i po stronie wydatków jest taka sama kwota w tym rozdziale 921.14 w paragrafie 605 zdjęłam 39.066.67, to jest nasz wkład własny, bo mieliśmy środki zabezpieczone w uchwale budżetowej na paragrafie 605 zerem i są te środki przeniesione na paragraf 659 i prócz tego na paragrafie 605 z ósemką i 659 jest dołożone te 221 377 zł. I teraz tak, w załączniku numer 2 zaznaczyłam Państwu to, co nam takie... Ptaszkami. Proszę? Ptaszkami. Tak. Zaznaczyłam Państwu to, te zmiany, które wprowadziłam teraz, bo wcześniej to, co omawialiśmy, to uporządkowałam tylko fundusz sołecki, tak? Zgodnie z wydatkami, zgodnie z rzeczowym wykazem wydatków. Były po... Boże, przepraszam, ale jestem dzisiaj... pogrupowane prawidłowo już wydatki. I teraz tak, 616 w drogach dołożyliśmy 1 070 000 i wynika to z tego, że planujemy modernizację drogi w miejscowości Buczek. 26 marca ukazało się przez wojewodę, został ogłoszony konkurs. I mamy możliwość dofinansowania w wysokości 80% do modernizacji drogi, do projektu.
Dlatego zabezpieczyliśmy środki w wysokości 1 030 000. I tu jest jeszcze dodatkowo 40 tysięcy, ponieważ tak, to już z Państwem wcześniej omawiałam, że 40 tysięcy, bo mamy rozstrzygnięty przetarg na modernizację odcinków dróg gminnych miejscowości Pomianowo, Nasutowo i Buczek. Tam jest o 40 tysięcy ten przetarg, troszeczkę wyższa kwota wyszła i dlatego niż planowana, dlatego dołożyliśmy. I teraz dalej tak, w rozdziale 750-23 w Urzędzie Gmin dołożyłam kwotę 458 na pozostałe odsetki, 2000 i 461, 10 tysięcy. To są, proszę Państwa, te koszty związane z wyrokiem sądowym, który w tej chwili otrzymaliśmy w zeszłym tygodniu w związku z działkami w Stanominie, tak? Tam 53 tysiące, tak jak mówiłam, należności głównej żeśmy uiścili. Odsetki wyszły, prawnik mi tam skorygował te odsetki, bo tam daty trochę były inaczej policzone, dlatego tam jest ponad 11 tysięcy tych odsetek i koszty sądowe mniej więcej 10 tysięcy. Jeszcze nie mamy dokładnej informacji z sądu, jak one co do dokładnej wysokości tych kosztów, ale gdzieś około 10 tysięcy będzie. I teraz zwróciliśmy się z wnioskiem do KOWR-u. O umorzenie tych odsetek. Także odsetek na razie nie zapłaciliśmy, tylko samą należność główną. To jest to. Dalej, to już to wszystko było fundusz sołecki. I dołożyliśmy też pieniądze w rozdziale 801.01. na inne formy pomocy dla uczniów. To są podręczniki. To jest 974,26 zł. To jest kwota w zasadzie do ubiegłorocznych dotacji. Dotacji mamy już rozliczoną. Te podręczniki nie przyszły do szkół. Po prostu wydawnictwo nie zdążyło z wydrukowaniem do końca roku. W tym roku dopiero te podręczniki przekazali i dopiero fakturę wystawili. Będziemy wnioskowali na pewno w tym roku o zwrot od wojewody za te środki, które no, musieliśmy ponieść teraz z własnych wydatków i dlatego musiałam tutaj uzupełnić plan. To co mówię, podręczniki dla dzieci z naszych dwóch podstawówek. I jeszcze jest, i to by było wszystko w zasadzie z tych wszystkich zmian, które mieliśmy. Bo reszta, to mówiłam, to tak jak omawialiśmy, to było uporządkowanie funduszu sołeckiego. I w związku z tymi zmianami zmienił nam się załącznik, tak jak Państwu czytałam. Już sobie wezmę tylko, już się pomówiłam. Załącznik, tak, numer 5 do uchwały, to tak jak Państwo macie w tej chwili, przychody ogółem wynoszą 2 569 223 zł, rozchody tak jak były 50 tysięcy i załącznik numer 10 to jest już po uporządkowaniu fundusz sołecki. No to jest ten załącznik, który Państwo otrzymaliście już wcześniej, tak, to jest tam nie było żadnych zmian. To wszystko, tak? Tak. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Czy pytania są do Pani Skarbnik? Państwo macie projekt uchwał przed sobą. Nie. Poczekaj. Czy do projektu uchwał są? I ta sala tradycji, bo teraz nam środki wpłynęły dopiero, tak? To dołożyłam tak naprawdę, nie? A resztę to macie Państwo, resztę jeśli chodzi o cały ten fundusz sołecki, to jest tylko uporządkowanie, to jest to, co Państwo macie. Tam nic, żadnych zmian nie było wprowadzanych od tego, co omawialiśmy. To jest, proszę Państwa, o czym mówiłem, do 15 kwietnia mamy złożyć wniosek, a żeby złożyć wniosek, to już musimy mieć zagwarantowane środki, więc ten ponad 1 000 000 zł planujemy na projekt drogi w Buczku. Oczywiście staramy się o dofinansowanie 80%. Proszę bardzo. Czy to dotyczy tego samego zjazdu i tej samej drogi w Buczku? Nie. Ten zjazd, który będzie w tej chwili remontowany, to jest zjazd jadąc drogą powiatową koło sklepu w lewo,
a ta droga, która ma, jest planowana, to jest niecałe 2 kilometry, to jest koło Figurki, ta żużlówka taka, co idzie do skupu Żywca bodajże, tam jest na końcu, tak? To jest niecałe 2 kilometry, ona jest non stop remontowana, więc planujemy ją wyłożyć płytami. Koszt płyt jest około 1 000 000 zł. Również robiliśmy taki wstępny kosztorys na asfalt. To byłoby sporo ponad 2 miliony złotych i obawiamy się, że takich pieniędzy byśmy nie otrzymali, więc zdecydowaliśmy się na położenie płyt. Mówię, koszt około 1 000 000 zł i z tego dofinansowania będziemy się starali na 80%. Jeszcze tylko dodam, ja przepraszam, a jeszcze te 196,50 zł, to jest, powinnam powiedzieć to, to nasza szkoła w Rogowie przystąpiła do konkursu na tradycyjny sad. I to są pieniążki, które otrzymali z fundacji, już teraz przepraszam, z fundacji Banku Ochrony Środowiska. I te pieniądze, dlatego zwiększyliśmy budżet o te 196,50 zł i jednocześnie plan wydatków w szkole w Rogowie. To będzie szkoła realizowała. Czy jeszcze są jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? No to było znane, bo omawialiśmy to wcześniej. Skoro nie ma uwag, to proponuję poddać pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Wiedzą, że projekt uchwały przeszedł przy jednym głosie wstrzymującym się. I kolejny projekt uchwały to zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Białogard na lata 2018-2034. Proszę Państwa, więc obecna wieloletnia prognoza, załącznik numer 1 do wieloletniej prognozy finansowej, no, uwzględnia wszystkie zmiany, które do tej pory robiliśmy, bo ostatnią zmianę mieliśmy w styczniu, więc zaktualizowano dochody, wydatki, dochody majątkowe, kwotę przychodów. Zgodnie z aktualnym stanem budżetu w załączniku numer 2, jeśli chodzi o wieloletnie wykaz przedsięwzięć, nie ma żadnych zmian. Natomiast w załączniku numer 3 opisałam Państwu takie główne największe pozycje, tak, które zmienialiśmy. To znaczy jest tutaj wpisana ta droga w miejscowości Buczek, gdzie zabezpieczamy środki i będziemy składali wniosek o dofinansowanie. Te 40 tysięcy po rozstrzygniętym przetargu na modernizację odcinków w miejscowości Pomianowo, Nasotowo i Buczek. No i sala tradycji, na którą już otrzymaliśmy środki, 221 377 zł. Dziękuję. Proszę bardzo, pytania. Nie ma pytań. Skoro nie ma pytań, to poddamy projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, że projekt uchwały przeszedł większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się. I kolejny projekt uchwały przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018. Miała przyjść Asia. Gminny program jest dość obszerny. Jest pani Joasia, proszę bardzo, o problemach alkoholowych. Alkohol.
Więc tak jak co roku, proszę Państwa, musimy przyjąć gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Nakazuje nam to ustawa. Macie tutaj Państwo w załączeniu cały program. To, co najbardziej pewnie Państwa interesuje, to jest wysokość, czyli 58 tysięcy. I tak. Działania, jakie będą podejmowane w ramach programu, to są organizowanie i finansowanie na terenie szkół i innych placówek programów oraz przedstawień profilaktycznych dotyczących problematyki uzależnień. I tu muszę Państwu powiedzieć, że to muszą być takie programy podparte, jak to wczoraj czytałyśmy, wiedzą naukową. To nie mogą być jakieś tam zajęcia plastyczne tylko i wyłącznie, tylko to musi już być naprawdę taki program certyfikowany, o tak powiem. Możemy sfinansować tego programu także podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki, czyli różnorodne szkolenia, dokształcania. Udział w lokalnych, ogólnopolskich kampaniach o charakterze profilaktycznym. Zakup, rozprowadzanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, czyli książki, jakieś tam kasety, płyty. Upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu. Prowadzenie w miarę potrzeb i środków pozalekcyjnych zajęć sportowych. I organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, przeglądów wydarzeń. Ale mówię, to wszystko musi być podparte udziałem, powiedzmy, takiego przedstawiciela, który ma certyfikat w zakresie profilaktyki. Czyli no nie tylko wy jako teraz sołtysi, ale musicie zaangażować kogoś takiego do przeprowadzenia. No nie wiem, coś byście jeszcze Państwo chcieli dopytać. Cały program jest do wglądu. Proszę bardzo, pytania czy są? Tutaj w tym momencie sołtysi, proszę bardzo, sołtys. Tutaj są zadania, mamy cały budżet jako 58 tysięcy. On jest zawarty w budżecie, w przyjętym budżecie gminy. Pytam dlatego, że coroczny problem jest z wydawaniem pieniędzy z tej profilaktyki. One zawsze zostają. No i radni prawdopodobnie na moje oko powinni sobie zażyczyć, żeby po prostu zadania i do tego dopisać mniej więcej kwoty. No one oczywiście nie będą ostateczne, ale żeby no mieć taką gwarancję, że te pieniądze zostaną wykorzystane. To jest jedna sprawa. A druga to to, o czym Pani mówiła, że sołtysi będą musieli się wesprzeć na osobach z certyfikatem. To w miarę możliwości byśmy chcieli po prostu na miarę na takie osoby, żebyśmy dobrze nie musieli po prostu szukać, tak? Dobrze, żebyśmy będziecie mieli ułatwiony kontakt z tymi ludźmi i w razie potrzeby, żebyśmy mogli z nich skorzystać. Dobrze, jeżeli będziecie Państwo planowali zorganizowanie takiego spotkania, no to zgłosicie się do nas i podamy na miary na kogoś takiego. A jeżeli chodzi o rozpisanie, to cały ten plan jest rozpisany w budżecie, tak jak mówiłam, i tam jest zadaniowo rozpisany. Czy jeszcze są jakieś pytania, wątpliwości? Nie ma. Proponuję poddać pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. I kolejny projekt uchwały. Mianowicie uchwalenie na 2018 rok planu wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Więc tak, gminny program przeciwdziałania narkomanii został w ubiegłym roku uchwalony jako taki program czteroletni, czyli obejmujący lata 2017-2021. I
w tym roku musimy podjąć tylko plan wydatków. I tutaj macie Państwo te wydatki rozpisane, to jest 15 tysięcy, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie narkomanii. A czy jest znana skala narkomanii na terenie gminy? Nie, będziemy w tym roku przeprowadzali, jak to się nazywa, nie ewaluację, tylko no takie diagnozę, o właśnie, diagnozę, więc będziemy wiedzieli, jaka jest skala narkomanii i alkoholizmu. Znaczy, ja mogę tak dopowiedzieć tylko informacyjnie, że będąc na spotkaniu w powiecie białogardzkim, największe rozdystrybuowanie narkotyków zostało ujawnione właśnie w naszej gminie. Także największym sukcesem cieszyła się policja schwytania osoby, która dystrybuowała te narkotyki. Największą ilość narkotyków znaleziono właśnie w naszej gminie. No Włęcznie, Włęcznie, tak? Powiem gdzie. A radny nic nie wiedział. To znaczy chodzi o skalę, czy widoczne są, powiedzmy, ludzie widoczni są pod wpływem. Dobrze, skoro nie ma pytań, wątpliwości co do tego, no walkę z tym nałogiem no trzeba kontynuować. W związku z tym proponuję poddać pod głosowanie projekt tej uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały przeszedł jednogłośnie. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do projektu uchwały w sprawie wydawania czasopisma samorządowego. Nie, przepraszam, bo to H. G jeszcze. Fundusz Sołecki. Bo tu mam pokreślone. Zamiast E mamy rewitalizację. A jest bezdomności jeszcze, psów. Które teraz? Przyjęcie programu opieki nad... Ale zamiast E, wycofany był E. Mamy rewitalizację na E. Nie, najpierw jest czasopismo, później E, później jest... No to tu czasopismo jest na końcu, bo to się ma nijak z tym samym programem. Dobrze, ale jeszcze F jest nad zwierzętami. Ale to są programy i nagle czasopismo, bo my zamiast... To skreśliliśmy. Zamiast E musimy wprowadzić jakiś punkt, tak? Tak. Czyli ten. Czyli jako E wprowadzamy prośbę. Aha, dobrze. Rewitalizacja. Gdzie ta ryba, taka ryba, w sprawie gminy, pole alkoholowe, to nie? Gdzie śmierć, rewitalizacji? Chyba nie będzie. Teraz. To którą teraz wprowadzamy? Rewitalizacja. Projekt ten rewitalizacji przez kompanię. To jest nad zwierzętami. Tu jest, tu. Tak. Proszę Państwa, dobrze, już mamy, bo tak troszeczkę pomieszaliśmy sobie tymi zmianami, wycofaniem i wprowadzeniem projektu uchwał. Jedziemy dalej. Jest to kolejny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania lokalnego programu rewitalizacji gminy Białogard na lata 2018-2023. Mamy i to będzie dalej. Za E, który tam wycofaliśmy, wchodzi ta rewitalizacja. A później dalej jedziemy już zwierzęta. Proszę bardzo. Proszę Państwa, my to omawialiśmy na wspólnym posiedzeniu też komisji z radnymi. Jest taka propozycja, żeby opracować taki program do roku 2023. Pokazują się nowe środki na jesieni. Najprawdopodobniej będą możliwości do pozyskania, a żeby pozyskać te środki, taki program opracowany musi mieć na niektóre chociażby miejsca na terenie naszej gminy. Jeżeli uchwała zostanie podjęta, ja wskażę zespół, który się zajmie opracowywaniem, który będzie złożony z naszych pracowników.
Jeżeli damy radę, to po prostu opracujemy to własnym sumptem, a jeżeli materiał okaże się zbyt obszerny, to po prostu będziemy szukali firmy, która nam to na zlecenie wykona. No taki program po prostu musimy mieć, żeby sięgnąć po środki zewnętrzne. Czy są pytania do projektu tej uchwały? Nie ma. Proponuję podać pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęcie, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący się. Proszę bardzo. Proszę Państwa, może jedna uwaga, bo rzekomo no, spóźnialscy nie mają, że tak powiem, racji. Co w ocenie niektórych osób się spóźniłem, mimo to, że siedziałem tu pół godziny. Chciałem tylko stwierdzić, że na trzy punkty skarga, rewitalizacja i czasopismo będę po prostu wstrzymywał się od głosu z racji tej, że nie uczestniczyłem w tej komisji, żeby była jasność, że jakaś złośliwość czy coś. To tyle, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Projekt uchwały przeszedł większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się. I kolejny projekt uchwały. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Białogard na rok 2018. Teraz będzie. Proszę bardzo. Proszę Państwa, program jest podobny tak jak te programy, które przyjmowaliśmy w poprzednich latach. Nie ma w tej chwili pracownika merytorycznego, tam się wiele nie zmieniło, więc propozycja jest przyjęcia tego programu, tak jak Państwo macie zgodnie z załącznikiem. Dobrze. Czy na temat piesków i różnych innych zwierząt ktoś by chciał zabrać głos? Tudzież chomików? Nie no, chomiki skowron. Nie podlegają. Nie podlegają. Bezdomności? Tak, ustawa na nas nakłada obowiązek w każdym razie opieki nad zwierzętami wszelkimi, które wałęsają się. Nie ma uwag, pytań. Proponuję projekt uchwały poddać pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. I kolejny projekt uchwały Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2019. Dotyczy Funduszu Sołeckiego. Proszę bardzo. Proszę Państwa, mam taki obowiązek, ażeby do końca tego miesiąca podjąć taką uchwałę o wyodrębnieniu bądź niewyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego z budżetu gminy Białogard. Ja proponuję podjąć uchwałę o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego na rok następny. Oczywiście taką ostateczną decyzję zobaczymy, jak będziemy układali budżet na rok 2019, czy po prostu znajdą się na to środki. Przypominam, to jest ponad pół miliona złotych, ale w tej chwili proponuję, aby wyodrębnić. Zobaczymy, też będziemy już po większości, po realizacji tegorocznego budżetu sołeckiego i jak będą przebiegały wydatki. Więc ja proponuję, żeby wyodrębnić ten fundusz, taką uchwałę podjąć, a konstruując budżet będziemy się na ten temat dokładnie zastanawiać. Proszę bardzo, czy są pytania dotyczące Funduszu Sołeckiego na 19 rok? Fundusz jest potrzebny, tak? Wszyscy się zgadzamy z tym. Jak nie ma pytań, proponuję podać pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. I proszę Państwa, kolejny projekt uchwały w sprawie wydawania czasopisma samorządowego i pod nazwą jaką? Proponowana nazwa Wieści Gminne, czy Wieści z gminy Białogard, czy Sygnały, Sygnalista. Była też taka propozycja. Sygnalista gminny na przykład. Czy propozycje co do nazwy, formy wydawania, potrzeby wydawania, proszę bardzo, czy są jakieś
uwagi, pytania. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, kto będzie miał wpływ na to, jakie tematy będą w tym czasopiśmie? Proszę bardzo. Proszę Państwa, tak naprawdę to wszyscy będziemy, ponieważ my te informacje, które zamieszczamy obecnie na stronie internetowej, na Facebooku, one często spływają do nas ze świetlic, z bibliotek, ze szkół. My te same informacje chcemy po prostu wydawać w formie papierowej. Jeżeli Państwo podejmiecie taką uchwałę, ja oczywiście będę wyznaczę osobę, która będzie, tak można powiedzieć, redaktorem naczelnym. Myślę, że to będzie pani sekretarz, która będzie zbierała te wszystkie od Państwa informacje. My oczywiście tutaj z urzędu od nas będziemy dokładali swoich informacji, na przykład termin wywozu śmieci, nieczystości czy inne. I to wszystko będzie w tej gazetce zamieszczone. Myślę, że takie informacje powinny iść. Tak jak Państwu mówiłem, będąc na zebraniach sołeckich często uczestniczę. Mieszkańcy nie mają podstawowej czasami wiedzy na temat funkcjonowania nie tylko samorządu, ale i wydatków, jakie ponosimy, i prac, które wykonujemy. A i Państwo, chcemy pokazać Waszą pracę codzienną w sołectwach. Nie tylko te spotkania integracyjne, ale i tą ciężką pracę, którą na co dzień wykonujecie. I tym należy się chwalić. Uważam, jest to promocja nie tylko gminy, ale i Waszych zachowań. I takie wszystkie informacje będą zbierane w tej gazecie i umieszczane. Proszę bardzo, pan Sołtys. Czy już wstępnie przynajmniej wiadomo, ile to przedsięwzięcie będzie kosztowało? Wstępnie oczywiście na komisji tutaj przedstawialiśmy radnym. Planujemy, żeby to był kwartalnik, czyli co 3 miesiące wydawany, bo ponieważ częściej nie ma chyba sensu, bo aż tak nie znajdziemy informacji na temat te ważne. I kwartalnik w nakładzie około, myślę, że 1000 sztuk. Nie wiem, bo to dzisiaj tak uzgodnienia zapadały, myślę, że około 2-3 tysięcy być może nam wystarczy, bo koszty, jakie będziemy ponosili, to jest osoba, która będzie musiała te wszystkie artykuły od nas zebrać, ułożyć w format gazety i sam druk już w Koszalinie. Zapytałem tylko dlatego, że jest alternatywa. No ja tutaj nie chcę jakoś może reklamować, ale w Głosie Koszalińskim jest taka wkładka regiony, gdzie co miesiąc gminy mogą po prostu swoje informacje tam. No i niektóre gminy z tego korzystają. I nie wiem, jaki to jest koszt, ale wtedy mieszkańcy dostają ten egzemplarz głosu za darmo. Ileś tam, na ile gmina oczywiście podpisuje umowę, czy 500, czy 400 i się przywozi, no i się dystrybuuje pomiędzy mieszkańców i wtedy po prostu odpada koszt właśnie takich zajmowania się tym, bo już w głosie to opracowują, my informacje tylko byśmy po prostu podsyłali. Ja to tylko jako propozycję inną, natomiast no, Rada zdecyduje, co jest lepsze. Proszę bardzo. Proszę Państwa, oczywiście, że jest taka możliwość, aczkolwiek te koszty są dosyć duże, jakieś otrzymałem ofertę. Nie jest to mały koszt i ja stwierdziłem, że nas na to, to też co prawda byliśmy w programie postępowania naprawczego i nie mogliśmy takich działań podejmować, ale uważam, że taki, to jest jedna strona faktycznie, gdzie gminy się mogą, że tak powiem, reklamować, pokazywać te swoje działania. Ja myślę, że nas stać troszeczkę na więcej niż jedną stronę, a koszt będzie niedużo może wyższy niż ten, który oferuje ten regionalny załącznik, a dystrybucja i dotarcie do mieszkańców znacznie lepsze. Proszę Państwa, my będziemy chcieli, żeby ją dystrybuować. Oczywiście ona będzie bezpłatna, będzie w formacie, tak myślę tu po rozmowach, głosu koszalińskiego, również papier będzie podobny. Myślę, że będzie dystrybuowana przede wszystkim do naszych świetlic, bibliotek. Państwo sołtysi będzie ją otrzymać, również będzie mogli ją rozdać. Będzie dostępna w sklepach, na wszystkich miejscach tam, gdzie mieszkańcy się spotykają. Będzie w Urzędzie Gminy oczywiście. Tak jak mówiłem, będzie to egzemplarz bezpłatny, bez reklam, tylko wszystkie informacje, które ustawowo możemy zamieszczać. Proszę bardzo, czy jeszcze są uwagi? Proszę bardzo. Fajną alternatywą by było, jakby każda ze szkół, która jest na terenie gminy, miała swoje półstrony, gdzie by mogła raz na 3 miesiące przekazać informacje, co się dzieje w szkołach, jakieś zdjęcie uczniów, to
później zawsze można wyciąć i to też jakaś jest fajna pamiątka do takiej rodzinnej kroniki. A to już jest program, także to jest ważne też, ale też jako program na pewno i sołtusi pewno będą chcieli jakieś swoje zamieszczać informacje, także. Tak jak będzie powołany, tak jak powiedziałem, redaktor naczelny, on będzie zbierał te wszystkie informacje od państwa. Tak jak teraz państwo widzicie, na stronie internetowej naszej ukazują się często jakieś informacje. To są też informacje często, które spływają czy od sołtysów, czy od ze szkół. One podlegają pewnej weryfikacji, bo czasami sposób czy stylistyka jest, powiedzmy sobie, troszeczkę do dopracowania. Tu będzie redaktor pewnie czuwał nad tym, żeby to były treści nieobraźliwe, w jakiś sposób nie propagujące idei, powiedzmy sobie, które są niezgodne z prawem, czy też z jakimiś obyczajami, więc tutaj myślę, że ta piecza będzie, a jak najbardziej ja uważam tak samo, że te informacje ze szkół o realizowanych projektach, o różnych rodzajach spotkaniach, czynach, jak najbardziej będziemy zbierali, wszystkie będziemy udostępniali na pewno. Myślę, że taki kwartalnik, jak będzie miał, nie wiem, z 4-6 kartek, to tych treści naprawdę będziemy mogli zawrzeć na tyle, że każdy będzie miał możliwość wykazania się własnymi działaniami. Czy jeszcze są uwagi? Nie ma. Proponuję poddać pod głosowanie projekt. Nie. Proszę państwa, to też uzupełnię, żeby nie poszła jakaś przekłamana informacja. Będzie to redaktor, po prostu ja planuję, że to będzie najprawdopodobniej pani sekretarz. Będzie miała to w swoich obowiązkach służbowych. To nie jest to, że będzie jakieś dodatkowe płatne, żeby nie wyciągać pochopnych takich informacji. Absolutnie. To będzie po prostu w obowiązkach służbowych, w ramach pełnionych obowiązków. Zresztą tak naprawdę to dzisiaj się też dzieje, tak? Bo te wszystkie informacje, które trafiają na stronę internetową, też są redagowane, czy na naszego Facebooka, czy jakieś inne portale. To też jest wszystko gdzieś redagowane i dopiero udostępniane. Są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma. Proponuję poddać pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciwny? Jeden głos przeciwny. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, że projekt uchwały przeszedł większością głosów przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się. Ja dopowiem, proszę państwa, bo tutaj uzgodniliśmy, że nazwa ta, ponieważ ta nazwa musi być zawarta już w uchwale, którą państwo podejmujecie, propozycja była wieści z gminy Białogard. Także taką nazwę proszę sobie dopisać do uchwały, bo taka propozycja zapadła i taka była zaakceptowana przez radnych. Proszę państwa, no myślę, że technicznie w tej chwili byśmy musieli zacząć zbierać te materiały, przygotowywać, nawiązać kontakt z osobą, która zajmie się złożeniem tego w format gazety, tak, bo to będzie usługa, że tak powiem, płatna i sam druk. Więc myślę, że jak się zajmiemy, to w przeciągu miesiąca, dwóch, myślę, że będziemy mogli ruszyć z takim kwartalnikiem. Dobrze, kolejny projekt uchwały w sprawie skargi pana Piotra Jasińskiego na działalność wójta gminy Białogard. Poproszę przewodniczącą komisji rewizyjnej do streszczenia treści tej skargi. Dobrze. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białogard otworzyła przewodnicząca pani Marzena Moraczewska. Na posiedzeniu komisji obecny był pracownik do spraw komunalnych Tadeusz Szarłowski. Posiedzenie odbyło się w gabinecie pana wójta o godzinie 12. Zebrani złożyli własnoręczne podpisy na liście obecności, która stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała zgromadzonych ze skargą na wójta gminy Białogard złożoną przez pana Piotra Jaślińskiego, mieszkańca gminy Białogard. Odczytała jej treść, po czym prowadzono dyskusję w przedmiotowej sprawie. Następnie komisja zapoznała się z protokołem z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Białogard z dnia 28 grudnia 2017 roku. W ubiegłym roku komisja podczas wyjazdu w teren odwiedziła miejscowość Redino. W tymże protokole odnotowano, iż droga do państwa jaślińskich komisja nie widzi potrzeby kapitalnego remontu drogi w porównaniu z innymi drogami na terenie gminy
Droga jest przyjezdna. Dnia 20 lutego do tutejszego urzędu wpłynęło pismo pana Piotra Jaśmińskiego dotyczące utwardzenia i naprawy drogi ziemnej. W wyżej wymienionym piśmie mieszkaniec wskazuje na liczne uszkodzenia i nierówności na drodze, sugerując na rodzaj kruszywa, jakim droga powinna być uzupełniona. Odpowiedź do pana Jaśmińskiego została skierowana dnia 2 marca 2018 roku, w którym informuje się, że plan remontu i modernizacji dróg gminnych na rok 2018 został przyjęty i zatwierdzony przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego w miesiącu lutym. Przedstawiono panu Jaśmińskiemu trudną sytuację finansową gminy Białogard, jak i możliwość pozyskania dodatkowych funduszy. Wówczas pismo zostanie... nieistotne. Dnia 14 marca pan Jaśmiński złożył skargę na wójta gminy skierowaną do Rady Gminy Białogard. Do pisma dołączył również płytę CD. Nie wiem, czy zapoznać się z tą treścią skargi? Nie, chyba nie. Wszystko wynika z tego, nie? No chodzi tu generalnie o drogę. Tak. Wydaje mi się, że tutaj w tym protokole jest tak dosyć szczegółowo opisane. Nie? Tadeusz Szarłowski poinformował komisję rewizyjną, że sprawa drogi w miejscowości Redino była rozpatrywana na komisji komunalnej w dniu 16 marca i tak było, bo byliśmy na tej komisji. I następnie tutaj właśnie komisja rewizyjna zapoznała się z protokołem Komisji Rolnictwa Leśnictwa, w którym odnotowano zapis Redino, droga do państwa Jaśmiński. Komisja zdecydowała, że droga zostanie naprawiona, dowieziona zostanie podbudowa i zakupiona z chwilą pozyskania dodatkowych środków z budżetu. Przepust na drodze asfaltowej do oczyszczenia lub naprawy. Ponadto komisja rewizyjna zapoznała się z opinią prawną z dnia 23 marca dotyczącą skargi Piotra Jaśmińskiego na działanie wójta gminy Białogard. W opinii radcy prawnego nie stwierdza się zasadności skargi, bowiem skarżący przed jej złożeniem został poinformowany o zajmowanym stanowisku gminy Białogard w sprawie objętej skargą. Wobec powyższego komisja rewizyjna skargę na działanie wójta uznaje za bezzasadną i przekazuje swoje... Takie stanowisko przekazała Radzie Gminy Białogard. Dziękuję. To tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze... Zasadne. Wiadomo, jakie są drogi po zimie, jeżeli są właśnie po mrozach. Przejedzie jakikolwiek transport, to droga się rozjeżdża. Dopóki nie wpuści, nie wsiąknie woda, tak to będzie. I nie ma siły na drogi gruntowe, jedynie remont, a nie stać gminy, żeby wszystkie odcinki wyremontować w krótkim czasie. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tej skargi? Bo musimy podjąć uchwałę w sprawie tej skargi, że tak jak komisja wnosi, że skarga jest bezzasadna. Czy są jakieś uwagi co do tego? Dobrze, nie ma uwag. Proponuję poddać pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym. Proszę Państwa, to tyle na temat uchwał. Został punkt odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Sprawozdania złożności z tej komisji. Gdzie to jest? To jest na tym drugim, ostatnie. Przyjęcie. Aha, dobrze, dobrze. Jeszcze przyjęcie sprawozdania z działalności stałych komisji. Sprawozdania. Która komisja pierwsza? Komunalna, tak? Pierwsza. Mogę zacząć jako pierwszy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego składa się z 6 osób radnych. Funkcję przewodniczącego komisji spełniam ja, Piotr Kozicki,
Członkami komisji są następujące osoby: Dariusz Smogowski, Marzena Moraczewska, Jan Budzyński, Monika Sztyma-Chorwat, Tomasz Kołodziejski. Kompetencje komisji określa statut gminy. Działania komisji w roku 2017 prowadzone były zgodne z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Gminy na sesji dnia 26 stycznia 2017 roku. Uchwałą numer 32/202/2017. Obok zadań, którymi kierowała się komisja, również pozostaje komisji, a do których należało opiniowanie sprawozdań z relacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku, opiniowanie projektu budżetu na 2018 rok, opiniowanie stawek podatkowych na 2018 rok. Komisja nasza realizowała również zadania należące wyłącznie do kompetencji Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego, do których należy m.in. ustalenie planu remontu dróg gminnych, lustracja w terenie i ocena realizacji zadań remontowych, ocena gospodarowania mieniem komunalnym. Największym problemem, z którym komisja boryka się corocznie, jest ustalanie planu i zakres remontu dróg. Trudność ta wynika z ogromnych potrzeb remontowych przy niewielkich środkach finansowych. Stan techniczny naszych dróg jest zły, o czym wszyscy wiemy. Stąd też tak duża liczba wniosków, które wpływają od mieszkańców gminy, rad sołeckich i samych radnych do wprowadzenia dróg do planu remontów. Zapewniam Państwa, ze wszystkimi wnioskami komisja zapoznała się, ale niestety nie wszystkie wnioski mogą być załatwiane pozytywnie z powodu braku środków finansowych. W ramach posiadanych środków wykonano remonty dróg, profilowanie i zagęszczanie dróg, profilowanie i uzupełnianie żużlem, wybudowano dwie wiaty przystankowe, naprawiono cztery przepusty. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kończąc swoje sprawozdanie, chciałbym zapewnić, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego z pełnym zaangażowaniem realizowała zadanie przed nią postawione. Ocenę tych działań pozostawiam Wysokiej Radzie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Kolejna oświaty, tak, komisja? Tak. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Białogard za rok 2017. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Białogardzie składa się z 7 radnych. W skład komisji wchodzą następujące osoby: Joanna Kowalewska, Zygmunt Świder, Kazimierz Chodynko, Kazimierz Kwiatkowski, Waldemar Januszewski, Marcin Oborski. Funkcję przewodniczącego komisji pełni Marcin Pender. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy zatwierdzony na sesji uchwałą Rady Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku. W okresie objętym sprawozdaniem komisja odbyła 5 posiedzeń samodzielnych i 10 komisji wspólnych z pozostałymi komisjami Rady Gminy Białogard. W zakresie budżetu komisja zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Białogard za 2016 rok. Zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium dla wójta gminy Białogard. Przeanalizowała wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. Przeanalizowała i zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2018 rok. W zakresie oświaty zapoznała się z informacją dotyczącą finansowania szkolnictwa w gminie Białogard w związku z wprowadzoną reformą oświaty. Komisja zapoznała się z projektami organizacyjnymi szkół, w tym z założeniami organizacyjnymi i kadrowymi. Zapoznała się z informacjami dotyczącymi problemów szkół powstałych po rozpoczęciu roku szkolnego. W szczególności zajęła się tematem dowozów do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych. W zakresie sportu komisja opracowała kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych, przeanalizowała funkcjonowanie sportu w gminie, przeanalizowała informacje dotyczące działań i wydatków w zakresie sportu. W zakresie kultury komisja przeanalizowała informacje dotyczącą przygotowań do dożynek gminnych, przeanalizowała informacje dotyczącą wydatków na utrzymanie poszczególnych świetlic i bibliotek,
przeanalizowała sprawozdanie Gminnej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zaopiniowała zatrudnienie w świetlicach wiejskich, ustaliła plan pracy komisji. Komisja w roku 2017 współpracowała z wójtem gminy Białogard, przewodniczącym Rady Gminy Białogard oraz członkami pozostałych komisji Rady Gminy Białogard. Dziękuję. Przewodniczący komisji Marcin Pęter. Dziękuję bardzo. Kolejna komisja rewizyjna. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białogard za rok 2017. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Białogard składa się z trzech radnych. Marzena Muraczewska, przewodnicząca komisji, Kazimierz Chodynko, członek, Dariusz Smagowski, członek komisji. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Białogard w okresie sprawozdawczym pracowała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz o zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określone w statucie Gminy Białogard, a także o roczny plan pracy komisji zatwierdzony na sesji uchwałą Rady Gminy w Białogardzie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białogardzie za rok 2017. Zgodnie z wyżej wymienionymi aktami prawnymi w minionym okresie zadania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białogard ukierunkowane były na kontrolowanie w imieniu Rady Gminy działalności wójta gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy, działając zgodnie z rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonym na sesji Rady Gminy. W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Białogardzie zajmowała się systematycznie analizą wykonania budżetu gminy. Skarbnik gminy omawiała przebieg realizacji budżetu każdorazowo po sporządzeniu sprawozdania. Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Białogard za rok 2016 i przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Białogard. Po wypracowaniu stanowisk do projektu uchwał Komisja Rewizyjna zrealizowała następujące zadania. Opracowała projekt pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2017. Rozpatrzyła skargi, wnioski, interpelacje i zapytania radnych za rok 2016 i 2017, łącznie było 4 skargi. Zweryfikowała i przyjęła proponowany projekt budżetu na 2017 rok. Przeanalizowała wykonanie jednostkowych budżetu. Zapoznała się z kalendarzem imprez na rok 2017. Dokonała analizy realizacji dochodów własnych gminy z tytułu należnych podatków i analizą ich egzekucji. Zapoznała się ze stanem gospodarki mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi będących własnością gminy Białogard. Przeanalizowała wykonanie jednostkowych budżetów za pierwsze półrocze 2017 rok. Zaopiniowała sprawozdanie wójta gminy z realizacji budżetów gminy za okres pierwszego półrocza 2017 roku. Ustaliła plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. Komisja Rewizyjna na przestrzeni 2017 roku współpracowała z wójtem gminy Białogard, przewodniczącym Rady Gminy Białogard oraz członkami stałych komisji Rady Gminy Białogard. Podczas pracy Komisja Rewizyjna ze strony wójta gminy Białogard miała zapewnioną obsługę techniczną, jak i udostępnione materiały do kontroli przez kierowników jednostek organizacyjnych, co bardzo ułatwiło pracę komisji. Frekwencja członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniach w 2017 roku wyniosła 100%. W imieniu członków Komisji Rewizyjnej dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnej pracy komisji, dzielili się swoją wiedzą oraz wykazali zrozumienie dla prac komisji. Reasumując, należy podkreślić, że Komisja Rewizyjna z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonywała przyjęte do realizacji zadania w rocznym planie pracy. Dziękuję. Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Po przyjęciu sprawozdania z działalności stałych komisji przechodzimy do punktu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Są odpowiedzi dwie na interpelacje dla pana Bogdana Michaliszyna, Moczyłki. Odpowiadając na pana interpelację z dnia 15 lutego 2018 w sprawie przeprofilowania drogi gminnej działka numer 215-214 obręb Moczyłki, informuję, że jak każdego roku po uzgodnieniu z nadleśnictwem Białogard
pracownicy gminy wykonują powyższe roboty drogowe. Natomiast na drogę gminną działka numer 202 obręb Moczyłki aktualnie dowożony jest gruz. I dla pana Zygmunta Świder z Nasutowo, odpowiadając na pana interpelację z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie drogi dojazdowej działka numer 25 i 6 przez 8 obręb Nasutowo, dojazd do posesji numer 22 przez 2, informuję, że w dniu 28 grudnia 2017 Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej oraz Bezpieczeństwa Publicznego przeprowadziła lustrację wymiany drogi, dróg, stwierdzając, iż nawierzchnia drogi działka numer 25 jest utrzymana w stanie dobrym, natomiast odcinek drogi działka numer 6 przez 8 wymaga uzupełnienia, które to czynności zostaną wykonane w miesiącach wiosennych. Tu są odpowiedzi na interpelacje. Czy są jakieś zapytania? Proszę bardzo, sołtys Nasutowa. Nie wiem, jaka tam była komisja. Ja zaproszę tą komisję, niech przyjedzie dzisiaj, czy tam nie wiem kiedy. Przecież tam nie można przejechać. Samochody normalnie wadzą tam błotnikami, przodem. Nie wiem, co za komisja była tam. Przewodniczący komisji chciałby coś dodać? No byliśmy w... Byliśmy z komisją w Nasutowie. No ja rozumiem, że droga jest zła, ale takich dróg jak ta jest w gminie setki. Także i są w dużo gorszym stanie i my nie to, że patrzymy, że tą drogę zrobimy, bo ona jest, że tak powiem, w stanie trudnym, ale są drogi w dużo gorszych stanach i w pierwszej kolejności robimy te, które są najgorsze. No pieniędzy mamy tyle, co mamy, no niestety, no nie starcza na wszystkie. A drogi mamy tak rozkopane i rozryte, tym bardziej te w tym roku na wiosnę, tak jak i w zeszłym roku, jest zamarznięta ziemia pod spodem. Na wierzchu jest mokro, grząsko. Wszędzie jest tak. To nie jest tylko w Nasutowie u was tam tak ciężko. Wszędzie są takie same drogi, takie o tej strukturze dróg. Nie mówię o utwardzonych o płytach, ale o tych szutowych drogach, tych szlakowych, to praktycznie wszędzie są takie same. Lub gorsze, tak jest. Dziękuję. Proszę bardzo. Droga ta jest w środku wsi, gdzie dojeżdżają mieszkańcy, no wszyscy, z Zagórza, z Komasowa, na mszę, na ten, bo tu jest sklep, świetlica nie, jest kaplica. I naprawdę to jest kawałeczek tej drogi, żeby to poprawić. Z tego co pamiętam, to są, tam są takie skrzyżowania, bo to chodzi o, przy sklepie, tak? Tam są z jednej strony od sklepu można przejechać i z drugiej z tamtej strony, także tam są dwa dojazdy. Ja wiem, że są trudne, no są, ta droga jest, ja nie mówię, że nie ma pan racji, ma pan rację. Droga jest, że tak powiem, ciężka, ale musi pan uwierzyć, że są jeszcze gorsze i my patrzymy na te najtrudniejsze drogi, najgorsze drogi do zrobienia. I pomimo tego, że to jest krótki odcinek, ale no niestety, no jak będzie towar, będą pieniądze, to i tą drogę też zrobimy. Dobrze, czy jeszcze w temacie dróg? Myśmy nie wyczerpali, jakbyśmy wszystkie, o wszystkich drogach zaczęli mówić dnia. Proszę Państwa, są jeszcze dwa pisma od parlamentarzystów. Jedno jest adresowane do wójta w zasadzie. Chodzi o to, że dwie szkoły z naszego terenu, szkoła w Kościernicy i szkoła w Rogowie, przystąpiły do obchodów stulecia uzyskania niepodległości w ramach konkursu Orzeł Biały – Nasza Duma. I pani senator Sztark pisze, w związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o ewentualne uwzględnienie uroczystego podsumowania
konkursu w kalendarzu obchodów stulecia na terenie państwa gminy. Całkowite zakończenie konkursu i odbiór prac z okręgowych komisji konkursowych planowany jest na od 7 maja 2018 roku. Dla zwycięzców etapu zarówno krajowego, jak i okręgowego przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników zostaną wręczone dyplomy. No tu jeszcze o tym samorządzie to już tego. Następny to jest od doktora Jarosława Sachajko, posła na Sejm z ugrupowania Kukiz 15, który, nie będę może czytał, kwestionuje zasadność istnienia izb rolniczych. Są skargi rolników, że to zmarnowane pieniądze i tak dalej. Że od 13 lat jest to, no takie pismo jest w każdym razie. Widocznie on z interpelacji jakichś tam poselskich, on się zwraca z prośbą do Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla izb rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm RP poprawki do ustawy z dnia 14 grudnia 1995 rok o izbach rolniczych. To jest ustawa, ale no jak to posłowie mają prawo tutaj, prawda? No takim, w każdym razie jakby ktoś się chciał z tym zapoznawać, czy tam polemizować, to proszę bardzo, jest takie pismo. Jest sprawozdanie z audytu jeszcze. To też zbyt rozległe tematy, nie będę przynudzał Państwa tym, bo to jest mnóstwo liczb. I tyle w wolnych wnioskach. Czy jeszcze Państwo macie jakieś uwagi, wolne wnioski, zapytania? Proszę bardzo. Ja mam do Pana Wójta prośbę i uwagę, no bo w sumie no dzisiaj mamy, można powiedzieć tak, jedną żeśmy wycofali, trzy dodatkowe uchwały. Coraz częściej jesteśmy zaskakiwani takimi dodatkowymi, że tak powiem, uchwałami. Ja rozumiem, że czasami trzeba w ten sposób, bo jakiś czas nagli i tak dalej, ale coraz częściej to mamy i że tak powiem, nadzwyczajne jeszcze do tego sesje. To jest ta część. No jakimś dziwnym trafem ja w punkcie 5 mam odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych, a tu są sprawozdania stałych komisji, nie wiem co się... Co się wydarzyło, że ja mam inny program. Patrzę, koledzy mają. A, faktycznie, dla spóźniarskich to nawet i... Nawet się wstrzymała się. W międzyczasie zdążyło się tego. To jednak ma moc wójt. Pomyślał no, i wyleciało z karty. Takie zamieszanie troszkę, za co ja przepraszam też, bo no tak następuje nieraz, że tak to wygląda. Sam się też tu pomyliłem dwa razy przy porządku tych obrad. Ten, kto nic nie robi, to się nie myli. No. To ja pozwolę sobie odpowiedzieć tej szanownym panie radnym. Te często uchwały, które wprowadzamy, wynikają z po prostu sytuacji, która następuje. Ona czasami następuje bardzo dynamicznie. Proszę zauważyć, ten program rządowy, który został na przykład uruchomiony w tej chwili, 1 300 000 000 na drogi gminne, z dofinansowaniem do 80%, bo tam jest dwa progi, 60 i 80. Czy my mamy z niego nie skorzystać? Dlatego my po prostu dostosowujemy się do obowiązujących przepisów i kiedy pokazują się nowe programy, my musimy na nie, żeby przystąpić do tych programów, a przypomnę na przykład ten program jest do 15 kwietnia. Dlatego wprowadzamy to jeszcze na tą sesję, żeby nie zwoływać dodatkowej sesji, żeby nie powoływać jakiejś nadzwyczajnej. Po prostu wiemy, że do tego czasu musimy mieć to zagwarantowane w budżecie, żebyśmy w ogóle mogli złożyć wniosek. I to po prostu są takie sytuacje nagłe wynikające z tego. Nie są, często te sprawy są omawiane, gdzieś mówimy o tym, ale nie mamy jeszcze możliwości sporządzenia uchwał, dokumentów, ponieważ nie mamy odpowiednich danych.
No, sytuacja w Polsce, jak Państwo wiecie, dobrze przebiega bardzo dynamicznie. Różnego rodzaju zmiany, które następują, nakłada się na samorządy i my się musimy po prostu do nich dostosowywać. I tutaj nie ma żadnej, nie wiem, celowości w tym, ażebyście Państwo nie otrzymywali tych materiałów, otrzymujecie je zgodnie z ustawowym terminem 7 dni i mam nadzieję, że wszystkie sprawy, które są ważne, omawiamy zawsze nawet te mniej ważne, omawiamy na wspólnych posiedzeniach komisji bądź na poszczególnych komisjach. Ja czasami mam wrażenie, że już któryś raz Państwu o tym mówię i to stąd wynika po prostu, tak? Tu jeszcze chciałem uzupełnić może, bo tam padło takie pytanie, w kuluarach, że tak powiem, odnośnie tych środków, które też ta zmiana, którą dokonywaliśmy na nadzwyczajnej sesji, gdzie musieliśmy zagwarantować środki na w związku z przegranym procesem sądowym. To ja tak Państwu w dwóch słowach powiem, może bardziej Państwu sołtysom, ponieważ Państwo pytaliście po prostu o to, dlaczego i jak, to tak powiem. Sprawa się zaczęła w 2000 roku, kiedy to gmina przejęła jeszcze od Agencji Rolnej wtedy działkę w Stanominie i inne działki również. Wszystkie te działki mają taki zapis, że ona musi służyć na cele społeczne przez co najmniej 10 lat od chwili przejęcia przez gminę. I takie zapisy są w aktach notarialnych. Jak Państwo pamiętacie, ja w ubiegłym roku przejąłem działki na ponad 500 000 zł na terenie naszej gminy od KOWR-u już. Chyba jeszcze nie, jeszcze wtedy chyba agencja była. W każdym bądź razie i te działki również mają taki zapis. Tych działek nie wolno sprzedawać, nie wolno dzierżawić. One mają służyć mieszkańcom na boiska, na place zabaw, na tego typu rzeczy. Jak Państwo wiecie, ta działka została sprzedana w 2004 roku, czyli w sumie tuż po jej przejęciu. Kupiła bodajże siostra pani skarbnik. W 2009 roku, z tego co pamiętam, agencja przeprowadziła kontrolę w gminie i dopatrzyła się tego, że ta działka została sprzedana. Ta działka została sprzedana 14 000 zł. Później była bodajże podzielona na 3 działki budowlane. Agencja w 2009 roku, jak dopatrzyła się, że ta działka została sprzedana, zwróciła się do gminy o zwrot należnej kwoty i oczywiście nie tej kwoty 14 000 zł, tylko kwoty, która wynikała z operatu szacunkowego sporządzonego przez agencję, faktycznej wartości tej działki. I agencja zażądała zwrotu bodajże 56 000 zł. 56 000 zł. W trakcie procesu, który trwał od tamtej pory, znaczy jeszcze powiem tak, że poprzednie władze nigdy nie kwestionowały, przynajmniej tak wynika z protokołu, tak wynika z uzasadnienia sądu, nie kwestionowały kwoty, znaczy nie kwestionowały zasadności roszczenia agencji, tylko kwestionowały wysokość kwoty, która agencja żądała od gminy. Wyrok sądowy w tej chwili, który zapadł, mówi o 53 000, ponieważ agencja zrobiła szacunek już 3 działek po podziale. Sąd uznał jednak, że powinni szacować jako jedną działkę dużą, więc te 3 000 zł, że tak powiem, jest mniej. Tą należność, ja tutaj już oczywiście miałem decyzję po konsultacji z naszym prawnikiem, po zapoznaniu się z opinią rady, gdzie opinia rady jednogłośnie powiedziała, żeby po prostu nie iść dalszą drogę, tryb odwoławczy, ponieważ moglibyśmy dojść do 100 000 zł, tak z naszych wstępnych szacunków wynikało, ponieważ odsetki, które biją, są bardzo wysokie. Przeliczając to na lata sprawy, która by trwała, koszty poniesione sądowe, pełnomocnic i tak dalej, podjęłem taką decyzję, że wypłacimy te środki należne dla KOWR 53 000 zł. Wysłałem również pismo z prośbą o umorzenie odsetek. Czekamy na decyzję i oczywiście czekamy na wysokość kosztów sądowych. Jeżeli nie zostaną te odsetki umorzone, łącznie będzie to około, tak to pani skarbnik przedstawiała Państwu w sprawozdaniu, przed podjęciem uchwały, 53 000 odsetki około 12 i koszty sądowe około 10, to jest około 75 000 zł. Taką należność w najgorszym wypadku, jeżeli odsetki nam KOWR nie umorzy, będziemy musieli takie koszty ponieść. I również była sugestia wystąpienia z wnioskiem, właściwie wystąpienia z powództwa cywilnego do osób, które zawiniły o
zwrot tych środków, tych kwot, które ponieśliśmy. Ale to jest dalsza droga. Na razie musimy ustalić, jakie koszty będziemy mieli i po prostu no jest to kolejna sprawa, którą niestety musimy płacić za poprzedników. Oprócz tego zadłużenia, które mamy około 19,5 miliona złotych, które było, to są kolejne takie sprawy jeszcze wychodzą, które niestety musimy ponosić koszty. To tak w drodze wyjaśnienia, bo padały takie pytania, jaka to kara. No kto zawinił, proszę Państwa, no to niech sąd rozstrzygnie, dobrze? To niech sąd rozstrzygnie. Znacie, powiem Państwu tak. Ja sobie nie wyobrażam, że te działki, które ja przyjęłem na przykład w tamtym roku, że ja w najbliższych latach zaproponuję w ogóle do sprzedaży tych działek. Bo ja pamiętam oczywiście, które działki przejęłem, jest to w akcie notarialnym i nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym ja zaproponował Radzie sprzedaż takiej działki. Ja tego sobie po prostu nie wyobrażam. Czy to było działanie celowe, czy nieświadome, to niech to sąd już rozstrzygnie. To nie jest w naszych kompetencjach. Proszę bardzo. Proszę Państwa, może w odniesieniu o tą kwestii, czy rada, czy nie rada. Oczywiście rada podniosła rączki do góry, ale na wniosek wójta i jest jakby sprawa ta ostateczna przy tej decyzji, kiedy trzeba było podjąć uchwałę. Ale o tym, że jest jakaś klauzula, jest jakiś zapis, tak jak dzisiaj, my tego nie mamy. Gdzie był pracownik, wójt, notariusz, który też powinien wiedzieć o tym, że takie sytuacje są, bo to nie tylko nasza gmina. Także tutaj jest szereg, ja nie chcę sobie tutaj powiedzmy jakiejś winy, bo gdybym wiedział, miał tą wiedzę, no to bym się dwa razy zastanowił. My tej wiedzy żeśmy jako rada nie mieli. To nie zmienia pewnie faktu, że jakaś odpowiedzialność jest. Ale my takich dokumentów jako rada, proszę Państwa, nie mamy. Jeżeli nas nie poinformuje wójt, nie poinformuje pracownik, a przede wszystkim pracownik powinien, ja na miejscu pracownika bym w życiu takich dokumentów i nie podpisał się pod tym, a on przygotowuje dokumenty, tak? Nie wiedzieliśmy. No nie, no. Jako rada nie mamy informacji, które działają. Jeżeli wójt nam nie przekaże, czy pracownik, no to nie wiemy, no. Prosta sprawa. A jak już jestem przy głosie, panie wójcie, ja rozumiem. I to, że pewne rzeczy się dzieją dynamicznie i musimy podejmować szybko i tak dalej. Tylko chodzi o takie niektóre, no w sumie bieżąca jakieś powiedzmy czasopismo, skarga, nie skarga i inne rzeczy, no naprawdę można na spokojnie omówić, a nie, bo to tak to wygląda, że to łapu capu jak najszybciej, może ktoś jeszcze nie przyjdzie, ciach i leci. To tylko. Proszę? A wcale nie wątpię, no tak powinno być, zgodnie ze statutem. Proszę bardzo, czy jeszcze są jakieś? Proszę bardzo, sołtys. Recenzent. Panie przewodniczący, jak pan zauważył, nie przeszkadzałem dzisiaj w sesji, byłem karny. Ale na zakończenie muszę kilka rzeczy powiedzieć. Pierwsza to jest taka, że z planu pracy wynikało, że dzisiaj miało być przyjęcie informacji działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, co jakby korespondowało z tym, co dzisiaj żeśmy usłyszeli. I pan przewodniczący już zapowiedział, że tą sprawę na komisjach gdzieś tam się postara wyjaśnić. To ja Radzie bym zaproponował, żeby weszła na YouTube'a i obejrzała przed tą komisją, to była konferencja chyba prasowa inicjatyw gospodarczych, bo tutaj pani wiceprzewodnicząca zapytała o majątek tego stowarzyszenia. No i tam pan Madejski wprost wyraźnie powiedział, że samorządy jakoś sobie to wymyśliły, że mają jakiś majątek. Ten majątek przejdzie na własność najbliższego podmiotu o podobnej
działalności. Posłuchajcie, co powiedział. Tam bardzo ciekawe rzeczy. Pomiędzy innymi tam się dowiedziałem, że nasz wójt to jest B, bo przez niego nie ma gal i tak dalej. To się bardzo się zdziwiłem i się zastanawiałem, w jakiej drużynie gra przewodniczący, czy ma mandat od rady, żeby tak mówić. Bo się okazuje również, że ta składka na stowarzyszenie 1 zł to tylko była na jeden rok. I że w tym roku już obowiązuje znowu ta składka. Posłuchajcie po prostu, ja bym chciał w tej komisji uczestniczyć, bo mam wiele uwag. Również, pani Marzeno, usłyszałem, że 100% było tych frekwencji na komisjach, a ja jestem już stary człowiek, ale pamięć mam jako taką. I jak pani opiniowała budżet za 2017 rok i absolutorium dla wójta, to przeczytała pani, że w komisji brało udział 2 osoby. Nie było. No więc jestem pod wrażeniem pracy komisji. Ile to analiz przeprowadziliście? I tylko się zastanawiam, jakie wnioski z tego, bo o żadnych wnioskach nie słyszałem. Panie przewodniczący, znowu mnie pan nie polubi, ale wydaje mi się, że ostatnia sesja, bo tu wójt wspomniał, że była nadzwyczajna sesja, wprawdzie w sprawozdaniu międzysesyjnym nie wspomniał, teraz na końcu i pozwoliłem sobie przeczytać protokół. I tam doszło do nieprawidłowości. Na wniosek pani skarbnik rozszerzono porządek obrad. Powinniście wiedzieć, że sesje nadzwyczajne nie wolno rozszerzać o żaden punkt. Jest zwołana tylko w określonym celu. I żadne wnioski o rozszerzenie, zdjęcie tutaj po prostu nie działają. Ja już na tym mówiłem na poprzedniej sesji, że tam jakaś sesja jest zapisana jako nadzwyczajna i ma 8 punktów, co jest niedopuszczalne w ogóle. Jak nie wierzycie, to spytajcie prawnika. I mam jeszcze dużo spraw, ale taka jedna bardzo ważna. Przyjęcie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych planowany na luty przesuwa się siłą rzeczy, bo dzisiaj jest marzec, na koniec kwietnia, czyli 4 miesiące nie działa. Nie działa w ogóle kalendarz. Jest to w programie na luty zapisane i jakoś spada. Spada cały czas. I tych punktów, które spadają, jest, naliczyłem 7 czy 8. Jeden tylko został dzisiaj zrealizowany, sprawozdania komisji. Pozostałe się przesuwają. I wyobraźcie sobie jako rodzice na przykład, kochani radni, że posyłacie dzieci do szkoły, a przychodzą do domu i mówią, że planu lekcji jeszcze nie mają, będą mieli w październiku albo w listopadzie. No to się jeszcze zdąży zrobić. Na razie niech przychodzą tak do szkoły. Pan przewodniczący jako leśnik też powinien powiedzieć, że plan zalesie na 2018 opracujemy w maju. I wtedy będzie wszystko okej. I nic się nie stanie, z całą pewnością. Nic się nie stanie. Mamy 5 lat na zalesienie. No, ale na rok konkretny, albo plan pozyskania drewna, tak samo pod koniec roku opracujemy i będzie wszystko okej. A więc wszystkie te plany, które żeście tutaj zatwierdzili i one są nazwane ramowy plan pracy,
powinien się nazywać fikcyjny plan pracy, bo taka jest kolej rzeczy, to jest fikcja. Po prostu plan sobie, a my realizujemy sobie. Nie wiem. No, dziękujemy, dziękujemy za recenzję. Także. Proszę bardzo, czy są jeszcze inne uwagi? Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie w związku z tym, że mamy wiosnę. Nie mam. Kalendarzową wiosnę. A co roku o tej porze mamy sesję wyjazdową. W związku z tym, że już od 2 lat był szum, że tylko w Tanyminie, ale jakoś tak nie słyszę głosu, żeby gdzieś ktoś propozycję składał. Chciałbym wiedzieć, jak nie będzie gdzieś indziej, to może zróbmy tą w Tanyminie, tak? Tak dla odmiany. Tak dla odmiany. Nie, żebym się wpychał. Jeżeli nie będzie, że tak powiem, jakichś innych pomysłów, no to zróbmy to w Tanyminie. Nie, no nie wiem, to w maju bodajże, to tak? Zróbmy tam taką bez Stowarzyszenia Inicjatyw i tego sprawozdania. Bo będzie długo, bo będzie... Nie, ja bym chciał, żeby była sesja wyjazdowa, ale jeżeli ten czas minie i nikt się nie zgłosi, no to zróbmy to w Tanyminie, tak jest, skoro nikt nie chce. Ale kolego, limit, chce, to proszę limit bardzo, pan tak? wyczerpał. Żeby nie było pustki. Tylko o to mówię, bo czas zleci, nikt nie będzie chciał i się okaże, a co trzeba było mówić. No propozycja jest zasadna, no przemyślimy to. Na komisjach możemy też to kościelić. Proszę Panie bardzo. Przewodniczący, ale co to zmieni, czy w Stanominie, czy w Białogardzie? Nic nie zmieni. Mamy punkt środkowy zjazdu wszystkich sołtysów i radnych w punkcie białogardzkim i tylko zostanie. Bo co to zmieni, czy pojedziemy do Stanomina, chyba że impreza będzie w Stanominie. Wtedy będzie coś innego. Lżej dowieźć, proszę Państwa, autokarem dzieci czy busem, niż jechać 60 ludzi. Ale gdzie to mieszczą? I szkoła prosiła i dlatego się nie wiem, bo ale poprzednio się nie. Sesja w Tanyminie była ze względu właśnie na gimnazjum, tak? Druga czy trzecia klasa co roku przychodziła na tą sesję. No panie radny, zróbmy to w kościernicy na sali gimnastycznej. To była tylko propozycja, no, będziemy rozważać te rzeczy, także propozycja jest propozycją. Proszę bardzo, czy jeszcze są jakieś uwagi, recenzje? Proszę bardzo. Nie ma. Proszę. Ja tylko chciałem przypomnieć szanownej Radzie, że do końca kwietnia oświadczenia majątkowe, żeby Rada nie zapomniała, tak? Żeby nie przerwać tej kadencji zbyt wcześnie. Czy jeszcze są jakieś uwagi? Tak, to jeszcze ja mogę, panie przewodniczący? Ja bym prosił, żeby radni i sołtysi na chwilkę zostali po zamknięciu sesji, a jeszcze odnośnie oświadczeń majątkowych, to oczywiście dokumenty do pobrania są w biurze rady, jeżeli ktoś chce to... No niestety nie, trzeba samemu wypełnić. Proszę państwa, ponieważ sesja dobiega końca, chciałbym państwu złożyć serdeczne życzenia świąteczne w związku z Wielkanocą, wesołych, pogodnych świąt, smacznego jajeczka, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Jaj. Tak, my mamy czas zimowy, ale ja również się przyłączam do życzeń dla wszystkich naszych mieszkańców. Zdrowych, spokojnych świąt, żeby troszeczkę ciepła tego było, a nie śniegu na dworzu, troszeczkę słoneczka więcej. Ponieważ porządek obrad się wyczerpał, proponuję ostatni punkt programu, kończę sesję Rady Gminy Białogard, 50. sesję. Dziękuję za przybycie państwu.